Dawno tak nie narzekałem na ból pleców jak teraz. No a propos starości i ból pleców, to mamy tutaj filmik Ostatnia nadzieja World of Warcraft, co zdaje się jest... Tak, jest reakcją Roka o World of Warcraft, reakcją na filmik TV gry o WoWie. Stąd jesteśmy tutaj i ciekaw jestem, co sądzą profesjonalni o World of Warcraft. A pojawiło się kilka ciekawych rzeczy ostatnio, które mnie, bo widzisz, że podekscytowały, to może za dużo. Ale jest dobrze głośność? Po pierwsze, jeżeli chodzi o The War Within, czyli kolejny dodatek do WoWa, to jest daleko, daleko jeszcze przed nami. To jest nie jest przesadnie jakieś interesujące aktualnie. Pewnie... Czy ja wiem, czy on jest tak dalej? Bo to jest filmik z... No dobra, to jest filmik z przed całych tygodni. Ale on nie jest tak daleko. Będzie bardziej z czasem. Natomiast to, co mnie bardzo zainteresowało, to Season of Discovery, który zainteresował mnie, ale nie do końca mi pasuje, ponieważ... Już trochę... Znaczy, nie jest daleko w WoWowych miesiącach, bo to wiadomo, dla nas to jest niedługo, a w sumie dla kogoś, kto nie gra tak WoWa 24 na dobę, to w sumie... To bardzo archaiczne jest. Ja za dużo lat spędziłem w WoWie pierwotnie, tam dawno w Vanillii, żebym dzisiaj miał ochotę do tego wracać, więc okazało się, że to nie do końca dla mnie, ale uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Natomiast wydarzyło się coś dużo bardziej interesujące. A kurde, to tak jak oglądałem, nawet dzisiaj oglądałem wcześniej Roka sobie grającego WoWa, bo jakiś odcinek wrzucił, stąd mi się w ogóle o tym przypomniał, to kurde, właśnie bym pomyślał, że Season of Discovery się właśnie takiemu graczowi jak Rok spodoba. Coś interesującego, czyli zapowiedź WoW Remix Mists of Pandaria, bo to jest coś ciekawego. Ja wiele razy mówiłem przez długi czas, że największym problemem WoWa jest niewykorzystanie tego starego kontentu, który był świetny. Nie, ale tak, to jest ostatnia właśnie, bo to jest ostatnia nadzieja WoWa, nie? Tak, to jest ostatnia, słuchajcie, to już jest ostatnia nadzieja, jakby tym razem się, jak teraz Blizzardowi się nie uda, to już jest koniec, nie? Jakby to wreszcie się uda, tym razem musi się udać, że jak teraz się nie uda, to jest koniec, wreszcie WoW umrze. Że największym problemem WoWa jest niewykorzystanie tego starego kontentu, który był świetny, nie zawsze, ale częściowo był świetny, a teraz jest zupełnie zapomniany. Liczy się tylko kolejny dodatek i spieniężę się ten kolejny dodatek, zupełnie zapominając o zawartości wcześniejszej. Ja wielokrotnie mówiłem... To jest prawda, ja się z tym zgadzam w pełni. To jest tak, to jest jeden z największych problemów WoWa, absolutnie. O tym, że Elder Scrolls Online robi pewną rzecz bardzo dobrze. Wszystko, cokolwiek nie zostało wprowadzone do tej gry, nadal jest aktualne. Nadal można tam chodzić, nadal można robić rzeczy. ESO ma swoje inne problemy, natomiast to była rzecz, którą robili bardzo dobrze. I wygląda... Tak, to zgadzam się w 100%, tak, bo generalnie ESO ma... No, ESO jest jakie jest, niestety pod wieloma względami, ale faktycznie to jest akurat coś, co ESO robi bardzo dobrze. Warcraft powoli jakby zmierza w tę stronę. Zaczyna się wykorzystywać starą zawartość. Aktualnie są raporty na temat alfy The War Within. Ja wczoraj oglądałem materiał Belular Warcraft na ten temat, więc trochę przysłuchałem się różnym opiniom. Patrz, też oglądam. Zobaczymy, co Michał z TV Gry opowie o swoich doświadczeniach z tą grą. Wydaje mi się, że ja też miałem tam szansę uczestniczyć w tym, ale już opowiadałem parę razy wcześniej i ja w ogóle nie lubię bet alf gier MMO, a teraz po ostatnich sytuacjach z Dragon's Dogma albo z CD Projektem i... To jest generalnie ciekawa myśl, co się stało, bo Rok tu mówi, że miał szansę uczestniczyć właśnie w tej alfie, co tam się teraz działa i tak dalej. Ciekawe, co się dzieje z taką alfą, jak właśnie taki Rok odrzuci taką alfę. Ciekawe, kto ją dostał dalej zamiast niego na przykład. Z dodatkiem do Cyberpunka. To się musi z nią dziać chyba. W ogóle się nie będę chwytał za wcześniejsze dostępy. Będę czekał jak każdy normalny gracz na premiery i ewentualnie wtedy mówił o tych grach. Tak, będę się tego trzymał. Casuals. Więc zobaczmy, co Michał opowiada o The War Within. Za każdym razem warto mieć nadzieję, ale trzeba wiedzieć, że nadzieja to. Pamiętacie ten... Ale nie, no wiadomo. No to. Chociaż ja jak grałem jeden dodatek, którego betę grałem bardzo mocno, to był Legion i pamiętam, że jak on wychodził, to ja nie miałem takiego wrażenia, że jakoś specjalnie mam to zaspoilerowane czy coś. Ale znowu, to jest trochę inny typ grania. Wspaniały moment z Blizzconu. Ej, to był jeden z najlepszych BlizzConów w ogóle ever, bo to zdaje się, to był ten BlizzCon, w którym zapowiedzieli jednocześnie Klasika i Battle for Azeroth, nie? Tam, gdzie była ta afera z Diablo i tymi z Immortal. To jest ten sam BlizzCon, nie? Więc ej, to był bardzo BlizzCon. Moment, kiedy w trakcie zeszłorocznego BlizzConu... To nie był ten? A, to widzisz, to już... Dziad jestem, źle pamiętam. Chris Metzen wrócił na scenę, wrócił do WoWa, opowiadał o przyszłości World of Warcraft z takim zacięciem. Jak zobaczyłem Metzena na scenie, jak on zaczął opowiadać o WoWie, to przynajmniej włosy mi stanęły na rękach. Więc to był ciary, naprawdę. Kurde, no jest nadzieja. Jeżeli chodzi o WoWa i ocenę tego... To był ciary. To był najlepszy BlizzCon, jak chodzi o WoWa. Naprawdę. Właśnie oprócz tego, o którym wspomniałem przed chwilą, to był na luzie najlepszy BlizzCon, jak chodzi o WoWa, co jest jeszcze o tyle śmieszniejsze. Kurde, to jest chyba tak, że jak WoWowi dobrze idzie na BlizzConie, to każdemu innemu idzie bardzo źle. To chyba jest jakaś zależność. Bo mi się wydaje, że... A, to było rok później. Nie, to głupoty gadam. Ale grali ten BlizzCon był strasznie cienki, a na koniec wlatuje WoW i Chris Metzen, nie? Mega był. Mega ciary. To...
jaka ta gra jest dzisiaj i ile osób w nią gra, to gra w nią bardzo dużo osób. Sporo osób wraca na te Season of Discovery, sporo osób gra w Anilię. Pomimo tego, że gra nie żyje. Sporo osób bawi się w ten, teraz chyba będzie Kataklizm aktualnie, więc sporo ludzi gra. Naprawdę, jakby na poziomie tych gier MMO, to WoW stoi bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście to jest gra, która już ma 20 lat i Blizzard narobił wiele rzeczy i lubimy sobie myśleć tak, a, że Blizzard... No, przez 20 lat WoW umiera, jeśli nadal jest na topie, więc tak, no, dużo się działo po drodze. Popełnił błędy i teraz za te błędy płaci i mamy takie poczucie głębokiej sprawiedliwości, kiedy myślimy w ten sposób, ale rzeczywistość wygląda odrobinę inaczej. Ludzie jednak... Tak, ludzie mają takie? Bawią się w tę grę i próbują na różne sposoby. Jest też oczywiście taka grupa... Nie wiem, ja jak mam grę, która mi się nie podoba na starcie, a potem jest lepsza, to ja się cieszę. Totalnie hardkorowych graczy, którzy grają... Ale okej, okay, ale WoW ma dużo takiego playerbase'u w sumie, true. Bez względu na wszystko, bo zbyt wiele lat poświęcili na tę grę, żeby z niej zrezygnować. I oni też mają skrajnie niewłaściwe podejście. Ale jednak WoW jest gran. I wprowadzenie takich różnych trybów, jak na przykład ten WoW Remix... To z tym się chyba akurat nie zgodzę. Powiem tylko, że ja nie uważam siebie za... typ gracza hardkorowego, to jakby mi się nigdy nie wydaje, że to było tak kiedykolwiek, że WoWa grali ludzie pomimo tego, że im się nie podobało. Właśnie coś, co jest taką moim zdaniem bardzo przemilczaną prawdą na temat tego okresu, tego Shadowlandsów i Battle for Azeroth, czyli tego, co powszechnie uchodzi za mocny upadek WoWa, no bo był, to jednak taką przemilczaną w tamtych czasach bardzo prawdą jest to, że była pewna grupa istotna player base'u, której wcale się nie grało źle. Tylko właśnie problem polega na tym, że właśnie byli ci gracze, co grają tak mocniej, ale to była właśnie jednocześnie cała przyczyna problemu, moim zdaniem. Jakby taka jest moja opinia, że właśnie to, co nie tylko, ale to, co głównie szło źle w tych dodatkach Legion, Battle for Azeroth i Shadowlands, wynikało właśnie z myślenia, że gra była projektowana stricto pod tych graczy i wstecznie dostosowywana pod resztę, a od Dragonflight, czyli tego, co mamy teraz, zmienili trochę to podejście i to procentuje. Jednak WoW jest gran. I wprowadzenie takich różnych trybów, jak na przykład ten WoW Remix, jest świetnym pomysłem. Wprowadzenie Mencena z powrotem, Mencena, było też wyśmienitym pomysłem. Ja też do teraz mam z tym. Za każdym razem, nie wiem, która wersja, który to Mencen, a który to Mecen. Za każdym razem mam z tym problem, serio. Siedziałem przed komputerem z wypiekami na twarzy. Co więcej, zapowiedział nie jeden dodatek, a trzy dodatki, które w sumie składają się na tak zwaną sagę Serca Świata. To był zaskakujący ruch ze strony Blizzarda, żeby zapowiedzieć za jednym razem trzy kolejne dodatki, bo historia, którą dostaniemy kolejno w dodatkach The War Within, Midnight oraz The Last Titan, to było bardzo rozwijała się przez jakieś 5-6 lat. Na maksa zaskakujące to było to, że taka bomba była na BlizzConie do ogłoszenia, że trzy dodatki wychodzą, a zawsze są przecieki na temat dodatków, i żaden przeciek nawet się nie zająknął o tym, że trzy dodatki będą ogłoszone. Zapowiedzi Mecena poruszyły całe WoWowe towarzystwo. Pewnie to będzie sprzedawane jako dodatki, ale mam takie wrażenie, że to jest jeden duży dodatek, na który się będą składały trzy content patche, takie duże. Może będą na tyle duże, żeby zasłużyć sobie na miano dodatków, ale podejrzewam, że sam trzyczęściowy dodatek będzie dużo większy niż wszystkie pozostałe, natomiast te... To znaczy, wiele osób miało takie wrażenie na BlizzConie, przez to, że Krzysiu powiedział, że będą chcieli, żeby to wszystko się działo trochę szybciej niż normalnie, żebyśmy dokończali tę historię my, a nie nasze prawnuki. Natomiast oni to jakby zdementowali, jakby to wrażenie wprost. Mówili, że to nie jest tak, że to są trzy dodatki krótsze czy cokolwiek. Jakby każdy z tych trzech dodatków będzie tej samej wielkości, jakby co te dotychczas. Czyli będą trzy te takie major patche, zapewne, tak zakładam, że tak będzie, czyli jakby trzy rozdziały historii, rajdów, krain i tak dalej. I czwarty to będzie ten tak zwany czwarty sezon. To jest coś, co jest uskutecznione od dwóch dodatków z kolei. Ale że tak wielkościowo, jak chodzi o ilość krain, dungeonów, rajdów, to że wszystko będzie tak samo jak wcześniej. To nie jest tak, że jakby to są jakieś szybsze patche czy coś. Te zawartości takie poszczególne będą, podejrzewam, mniejsze. Że może to też jest taki trochę pomysł marketingowy, a może też Mencen ma taką wizję bardzo szeroką, której się nie da zamknąć w jednym dodatku. Z Blizzardem to trzeba ostrożnie, bo oni teraz ich cenniki za rzeczy, za mikrotransakcje są jakieś szokujące. Tam jest jakieś kompletne wariactwo. Więc ja Państwu gwarantuję, że każdy gracz WoWa, który ma gdzieś tam w sercu miłość do tej gry albo pamięta o tej miłości, to za każdym razem, jak usłyszy taką informację, to będzie miał nadzieję, że ona się potwierdzi jakoś. Nawet... Tak? W sensie cenniki za mikrotransakcje są jakieś szokująco wielkie w WoWie w porównaniu z innymi grami? No w sumie tak... Znaczy, bo wiadomo, no mikrotransakcje mikrotransakcjami, ale...
Ale nie wiem, to chyba nigdy za bardzo o tym nawet nie myślałem. Znaczy nie wiem, no bo jak sobie myślę, bo generalnie no, one są, no nie wiem, tamte jak, kurde, skrzydełka transmogowe motylka potrafią kosztować co 30 euro, to wiadomo, że to są jakieś zawrotne ceny, tylko jakieś, w ogóle nie wyobrażam sobie wydać takich pieniędzy na coś takiego. Ja tylko jakby się zastanawiam, czy to jest tak, że to jest jakiś jakby... Czy to jest jakaś anomalia w porównaniu z innymi grami? MMO zwłaszcza, bo może to jest kwestia punktu odniesienia. Wydaje mi się, że w innych MMO... Znaczy, to, że w innych MMO jest znacznie, tak dziesięciokrotnie gorzej, nawet we wspomnianym ESO, jak chodzi o ilość tych mikrotransakcji i to, co jakby one, jakie partie gry one obejmują, to w ogóle nie ma dyskusji, nie? Ale to była mowa o cenie akurat. Tak, większe, że w WoWie jest, bo to jakby... To jest, ja wiem, że to oburza wiele osób, jak ja to powiem, ale prawda jest taka, naprawdę sklepik w WoWie to jest mały straganik w porównaniu z tym, co się dzieje właśnie w innych MMO typu Final Fantasy czy ESO, więc jakby i to jest fakt, a nie opinia. Ale teraz pomyślałem, że może ceny są jakieś, bo ja nie znam cen w innych za bardzo, nie kojarzę, nie pamiętam. No w ESO pamiętam, że był rozbudowany sklep. Przez wiele lat ogromny nie wydaje mi się, że to były inne po prostu. No nawet ja jestem trochę podejrzliwy w takich sytuacjach, nawet Mencen mnie tak nie do końca uspokoił. Dostaliśmy trailer, dostaliśmy Anduina, którego z jego aktualną przemianą nie mogę już nazywać. Ja podejrzewam, że Rockowi chodziło o porównanie z innymi grami w ogóle, a nie z MMORPG jako takimi. No zapowiada tak się niezły rozpiernić. Po co jednak o tym mówię? A no bo ostatnio dostałem opcję zagrania we wczesną alfę dodatku, gdzie mogłem między innymi zobaczyć nowe tereny. A wiecie co ja mogłem zobaczyć w tej alfie, bo też dostałem tę opcję? Mogłem zobaczyć Michała z TV Gry. Jak było Q&A z Blizzardem, to, o którym często mówię, to tam zanim Blizzard się połączył, to siedzą, ludzie się zbierają i nagle słyszę takie halo, halo, raz, dwa, trzy, halo, czy słychać mnie, czy coś? Zwariowałem, czy to Blizzard po polsku mówi, czy to jest jakaś już technologia, nie wiadomo jaka. No i właśnie zobaczyłem Michała z TV Gry i mu napisałem, że słychać. On takie, o kurwa. Się wyciszaj. Zobaczyć, jak w otwartym świecie działają nowe głębiny, jak pozmieniano talenty, czy w zasadzie głębiny. Talenty bohaterskie dołożono. No generalnie zobaczyć ten dodatek w trakcie budowy i mogę się tym dzisiaj z wami podzielić. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia. Nie jest za cicho, nie? Bo ja w moich słuchawkach trochę cicho jest. Nie wiem, to jest też innego rodzaju problem, o którym zaraz opowiem. Ja najlepiej się bawiłem w tym. Wrotowy licznik. To chyba większość graczy, którzy się bawią w WoWa, tak mówią. Podobał mi się... Czy to jest w ogóle śmieszne, bo ja pamiętam... Wydaje mi się, że zależy jak rozumieć gracza WoWa, bo na przykład czy gość, który grał 15 lat temu WoWa, to jest gracz WoWa? Chyba nie, ale powiedzmy, że się tam jakoś względnie interesuje grą. To tak już ciężej trochę powiedzieć, ale zakładając, że nie, że gracz WoWa jest jakkolwiek bardziej z tych aktualnych, nazwijmy to, czasów, to jak robiłem jakiś czas temu takie ankiety z takiego filmiku właśnie za czasów Shadowlandsów jeszcze, jak właśnie było, jak narzekaliśmy i się zastanawialiśmy, jak to zmienić, to co jest, to robiłem takie ankiety, gdzie między innymi właśnie było pytanie o ulubiony dodatek ze wszystkich i ja się swojego czasu, pamiętam, tam zdziwiłem mocno, bo nie wygrał Wrath of the Lich King, wygrał Legion. Ale myślę, że gdyby zrobić taką ankietę wśród wszystkich osób, co kiedykolwiek grały w WoWa, to ja myślę, że tam myślę, że już mógłby Wrath of the Lich King wygrać. Który to był? W Kataklizmie też chyba wiem. Zwłaszcza tam, gdzie się wchodziło pod ziemię. Ty po tych jaskiniach lubiłem chodzić. Te podziemne... Tak. Wodne krainy też były całkiem fajne. Tam było dużo ciekawych pomysłów, chociaż... Bashir, no kurde. Ostatecznie chyba był takim początkiem spadku zainteresowania WoWem. To nie był ostatecznie dobry kierunek, no. Ale to by można długo o tym gadać. Dla mnie jest innego rodzaju problem. To znaczy, wszystkie te ostatnie dodatki Shadowlands, czy Dragonflight, czy wcześniejsze rzeczy, zaoferowały sporo lore. To lore było takie nie do końca fajne i ja nigdy nie byłem w stanie dotrwać do końca. Ja nie rozumiem za bardzo Anduina dzisiaj. I wiem, że on jest ważną postacią w tej grze. Zawsze zresztą był, kiedyś go rozumiałem, natomiast nie rozumiem jego przeżyć aktualnych, bo one są pozbawione sensu. Tak samo Sylvanas. Nie rozumiem, nie wiem, co się z nią stało i w ogóle mnie to przestało interesować. Więc ja nawet śledząc tę grę. Znaczy, ja zupełnie... Wiadomo, ja mam zupełnie inną perspektywę na to, ale mi się wydaje, że to jest trochę innego rodzaju problem. Bo to, czy to ma sens, czy nie, to wydaje mi się, że to jest w ogóle wtórne. Czy te jakby przeżycie, czy te wydarzenia jakby mają sens. W przypadku Anduina będzie trochę lepiej niż przy Sylvanas, umówmy się. Ale mi się wydaje, że to jest problem, który wynika chyba raczej nie tyle z jakości, co z ilości i lat tej historii. Po prostu to jest bardzo duży problem WoWa. To jest właśnie też jeden z największych problemów WoWa, że to lore po prostu jest tak wielkie i rozbudowane. Oczywiście w zależności od kontekstu to jednocześnie jest zaleta duża WoWa, tak? Ale chodzi o to, że żeby się połapać, jak dokładnie, co z czego wynika tak w pełni jakby w aktualnej historii, to próg wejścia jest bardzo wysoki. Jakby ktoś, kto do tej pory się nie interesował lore WoWa, albo właśnie interesował się z przerwami, myślę, że właśnie ma wiele takich what the fuck momentów. Prawda jest taka, że czasami takie what the fuck momenty nawet mają ci, co się interesowali, ale już na szczęście mniej.
Ale tak, to jest generalnie duży problem i mi się wydaje, że to jest problem, którego Blizzard też jest świadomy i dlatego w ogóle zwróćcie uwagę, że World Soul Saga przez Krzysia, tu wcześniej wspominanego mecena, była zapowiadana jako finał. World Soul Saga to jest finał ostatnich 20 lat lore WoWa. I stąd ja myślę, że w World Soul Saga ten problem w ogóle nie zostanie zaadresowany, on będzie wręcz no w drugą stronę, bo jakby to będzie właśnie kulminacja tego wszystkiego, co się zbierało przez te wszystkie lata. Natomiast wydaje mi się, że to, co potem się będzie działo, to nastąpi taki soft reset. Moim zdaniem World Soul Saga, jak się zakończy, to będzie jakiś gruby timeskip w lore, na zasadzie, nie wiem, 100 lat później i to będzie właśnie taki miękki reset, żeby po prostu ktoś, kto wchodzi dopiero w WoWa, generalnie tamto lore nadal jakby będzie obowiązywało, tylko jakby ono w ogóle nie będzie, tamte postacie z tych czasów, co się dzieje dzieją teraz, w ogóle nie będą miały już aż takiego znaczenia, będzie takie świeże rozdanie, takie od początku, że ktoś, kto wchodzi, to ma po prostu łatwiej. Moim zdaniem do tego zmierza World Soul Saga. Przepraszam, że się tak rozgaduję, ale wszystkie dodatki, już straciłem ten związek z całą historią, która tam się toczy, więc dzisiaj, jeżeli ktoś mi mówi, że Anduin jest dojrzałą postacią, to nic to dla mnie nie znaczy, bo ja nie byłem świadkiem tego dojrzewania. Nawet nie wiem, czy to dojrzewa. Ja też nie, a gram cały czas. Nie miało jakikolwiek sens. I dla mnie... Nie, no akurat to jest fajne w Anduinie, że z Anduinem to jest trochę tak, jak się moje pokolenie Harry'ego Pottera, znaczy nasze, oglądało Harry'ego Pottera, że jakby, że się dorastało razem z tymi filmami, nie? Razem z bohaterem, z Anduin też. Pamiętam, jak jeszcze takim smrodem był, kurde, w Burning Crusade. Najważniejsze, chyba najbardziej to bym chciał, żeby zresetowali tę opowieść i żeby pozwolili jej wybrzmieć od nowa i żeby miało sens. Bo ja się... I moim zdaniem to jest to, co się stanie. Gubiłem w tym wszystkim. A jest pełno... Znaczy, nie nastąpi reset w sensie takim, moim zdaniem, że jakby, że unieważnią to, co było wcześniej, tylko będzie taki gruby times, jakby do przodu, wiele lat jakby tam minie, timeskip po prostu i po prostu to, co było wcześniej, to będzie na zasadzie takich legend, do których będą nawiązania w nowym lore z oczywistych przyczyn, natomiast jakby to lore nie będzie tak istotne, będziesz mógł go nie znać i będziesz rozumiał, co się dzieje. O. Gracze, którzy śledzą to zdecydowanie mniej uważnie niż ja, więc dla nich Anduin dzisiaj nic nie musi znaczyć. To jest jakaś taka obietnica z przeszłości, która nie została zrealizowana. No to na początek trochę faktów. The War Within to 10. rozszerzenie do World of Warcraft, które jednocześnie zbiega się z 20-leciem samego WoWa. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły ostatnich wydarzeń w lore świata, bo o tym by pewnie... Swoją drogą zatrzymam się jeszcze na chwilę. Sprawdzałem sobie na WoWheadzie ten patch nowy, który właśnie będzie wprowadzał Mists of Pandaria, ale nie mogę znaleźć daty. On właśnie wszedł teraz na live. Tego patcha. Wiecie, czy ona została gdzieś... Czekajcie. 7 maja? Podano? Bo szukałem jej, być może nie jakoś super dokładnie, ale fajnie, gdybym wiedział, to bym od razu... Zaraz, czy ten patch wyszedł w moje urodziny? Nie. Nie, sorry. Wczoraj on wyszedł, czyli 8. Tutaj przekazał też Państwu na YouTube. Jeszcze nie została zapowiedziana. Okej, to dlatego nie mogłem znaleźć. Można zrobić dwugodzinny materiał, który powierzchownie poruszy te tematy, ale generalnie... A Mists of Pandaria Remix z kolei, raz jeszcze oglądam to z 3-tygodniowym opóźnieniem, będzie za dni 11, prawda? Nie, no 10, bo 16, nie? Ani Shadowlands. Czy 17, nie? Co czas mówię. Ustanowiły pewien porządek świata i pokój między Hordą a Przymierzem, po czym Dragonflight zabrał nas w środek trudnej... No, pokój między Hordą a Przymierzem to jeszcze Battle for Azeroth. W sytuacji smoczych aspektów, gdzie mierzyliśmy się z następstwami działań Deathwinga, poznaliśmy nową rasę Draktyrów, rozbudowany został wątek Tytanów, ale z naszą pomocą wszystko zmierzyło w dobrym kierunku. Było aż za dobrze, więc wojna w głębinach, powiedzmy, że tak sobie to będziemy tłumaczyć, musiała przyjść i po prostu wszystko spierdolić. Nowy dodatek zaczynamy w Silithusie, gdzie kojarzycie pewnie ten zarąbiście duży miecz wbity w ziemię. Fascynujący element tego świata i jak to powiedział Tral w trailer. O czym on mówi, ta wojna w głębiach? Bo trochę się pogubiłem. Odnosi się do jakiego dodatku? Już teraz nie pamiętam. No War Within chyba. Pamiętam, jaki. Aha, to była ta... o nowym dodatku? Nie mówi czasami o tej wojnie między frakcjami, który był wcześniej? War Within to chyba jest wewnętrzna wojna bardziej niż wojna w głębiach. No, znaczy tak, no ale zakładam, że o to chodziło, chyba że Modelwy na przykład chodziło. Ale to chyba bardziej byłaby taka wewnętrzna wojna. Nie wojna wewnętrzna, tylko wewnętrzna wojna. Bo to Blizzard też tak mówi, że to ma takie podwójne znaczenie, że to nie tylko chodzi o to, że pod Azeroth schodzimy, tylko chodzi o to też, że to jest, wiecie... Że na przykład Anduin ma wewnątrz wojnę z samym sobą. Dlatego się trochę pogubiłem, ale... Asmongold będzie zachwycony. Może ja źle tłumaczę, może on ma tutaj dobrą perspektywę. Bo w Silithusie chyba się zaczynało przed tym dodatkiem na wyspach z trollami. Ale to wszerok kojarzę, tak, bo to Battle for Azeroth. That sword was aimed at someone. Na początku wybywamy więc do komnaty serca Azeroth, bo wszystkich nękają mroczne wizje i w sumie wypadałoby coś z tym zrobić. To przecież początek nowego dodatku, więc ktoś musi mieć jakiś problem. No to dzieją się rzeczy, w które wchodził szczegółowo nie będę. Skip, dalej. Po czym trafiamy pod ziemię do Khazad-dûm. Ta metodologia poznawania fabuły WoWa to jest bardzo takie reprezentatywne doświadczenie typowego gracza. Po prostu idzie skip, wszystkie questy, sznara. What? Co się stało? Nowe regiony. Isle of Dorne, The Ringing Deeps, Hallowfall i Ashkahed, gdzie wszyscy ludzie... Ale inna sprawa, że questy w WoWie są bardzo zdezaktualizowane. Sorry, ale w dzisiejszych już czasach naprawdę
MMORPG, które ma quest tekst bez linii dialogowych, to jest... no sorry, ale to no... No sorry. Mamy podziemie do Khazad-dûm, gdzie czekają nas cztery nowe regiony. Isle of Dorne, The Ringing Deeps, Hallowfall i Ashkahed, gdzie wszyscy ludzie z arachnofobią z ogromną przyjemnością skorzystają z nowej opcji w ustawieniach gry do nich skierowanej, która zamienia pajęcze nerubiany na kraby. Serio? No Jezu, no nie wiem, czy to się... No, oczywiście współczuję. W ogóle arachnofobia jest dosyć powszechnym schorzeniem, okazuje się, że wiele osób... Ja też nie przepadam za pająkami, ale... A mi się wydaje, że wiele osób bardzo nadużywa tego pojęcia. Ja akurat mam arachnofobię i jakby i ludzie myślą po prostu, że jak ich pająki na przykład brzydzą, to jest arachnofobia od razu. Arachnofobia to jest chyba coś troszkę mocniejszego. Ja akurat mam, raczej z pełną świadomością mogę powiedzieć, że mam arachnofobię, paraliżu potrafiłem dostawać i tak dalej, ale... Co jest zabawne w tym filtrze dla mnie, to jest to, że po pierwsze, co ciekawe, mnie arachnofobia jakby nigdy nie uzewnętrzniała się u mnie w grach. Ja jakby, jak zobaczę małego pająka tutaj, to... Ale jak w grach bym zobaczył nawet wielkiego, jakiegoś włochatego takiego pająka, to nigdy mnie to nie wzbudzało to we mnie tych samych jakby reakcji. Ale żeby było śmiesznie, ten filtr arachnofobii, co zmienia pająki na kraby, ja wobec krabów mam te same odczucia, co wobec pająków, więc mi ten filtr w ogóle nic nie daje. Ale żeby dostawać drgawek na widok pająków to mi się nie zdarzyło, to jest jakiś taki, wydawał... Strasznie dziwne są kraby, strasznie dziwne to są stworzenia, fuh. Myślę, że to jest wyjątkowa sytuacja, że takich ludzi to jest jakiś tam totalny promil, ale okazuje się, że ich jest znacznie więcej, niż można by przypuszczać. Nie sądziłem, że arachnofobia jest aż tak powszechna, ale najwyraźniej jest. W ogóle Hallowfall to chyba jedna z najciekawszych ostatnich... Fobia to nie skorzenia, to przepraszam, jeżeli użyłem niewłaściwego zwrotu. To może tak upraszczam trochę język. On z tym takim mieczem wystającym z sufitu, no super jest. To nie jest miecz. Actually, to nie jest miecz. Blizzard potwierdzał w lore'owych wywiadach, że to nie jest miecz. To jest kryształ naru. Proszę poczytać lore, proszę poczytać książki, to będziesz wiedział, że to jest kryształ naru z mocy światłości, z kosmologii Warcrafta. W tym regionie spotkamy nową rasę, która określana jest jako Ziemni. A szkoda, bo to by było zajebiste w sumie, gdyby to była ta końcówka miecza. A jak ktoś ma lęk wysokości, to wszystkie budynki w WoWie może sobie przełączyć opcję, są obniżone do poziomu gruntu. Żeby ten nowoc trzeba wszystkim przecież jakoś pomóc. Jest to rasa trochę wzorowana na... Komunizm. ...na ludach, stworzona przez tytanów w celu obrony i utrzymywania traktu prowadzącego do serca świata. Coś nie pykło. Sama rasa ziemnych jest też jedną z ras sprzymierzonych, co oznacza, że będziemy mogli grać tą rasą po skończeniu kampanii i związanych z tą rasą questów. Tym razem będzie ona dostępna zarówno dla Hordy, jak i dla Przymierza, choć przyznam, że ziemni mnie jakoś tak specjalnie nie jarają. Jest dla Hordy? To mnie jarają. Ja zawsze chciałem być krasnoludem, a nigdy nie chciałem być aliantem, więc... Wow, jest ktoś się jara nową Allied rasą, nie wierzę. Niesamowite. W ogóle teraz zdałem sprawę, że tak jak ja to oglądam, to nie widzę, czekajcie, naprawię to. No czasami próbowałem, ale to się zawsze mi kopało w tyłek. Ja nie wiem, skąd u mnie ta nienawiść do aliantów. Pewnie dlatego, że zacząłem grać orkiem na samym początku, jak WoW wyszedł. Ale u mnie to samo. Ja też nie wiem, skąd u mnie to... Nie cierpię przymierza. Nie cierpię tej frakcji. Mi się utrwaliło. Potem grałem Taurenem przez wiele lat. Nienawiść w aliantach jest głęboko zapisana w moim sercu. I jak gram aliantem, to mam wrażenie, jakbym zdradzał żonę. Nowymi krasnoludami mieliśmy już przecież przymierzoną rasę krasnoludów, a teraz dostajemy kolejną wersję krasnali. No, chyba liczyłem na coś trochę bardziej kreatywnego. Hej, no ale krasnali, te poprzednie krasnale nie mogły w Hordzie występować, a teraz mogą. To jest ta różnica, która jest znacząca, przynajmniej dla mnie. No ale czego się spodziewać w przypadku dodatku, który prawie cały dzieje się pod ziemią. Póki co zaczynamy od Isle of Dorne, od której sobie dopiero zaczniemy schodzić. Ale a propos Allied Ras, to jeszcze nie aż tak powszechna wiedza poza bańką WoWową, ale chyba będzie niedługo inna Allied Rasa, która myślę, że ludziom się znacznie bardziej spodoba niż Erfeni. Będą pół orkowie, pół elfowie, pół trolle. Blizzard w ogóle zdecydował się w taki sposób skonstruować te nowe zony, by same miały swoją własną, zróżnicowaną topografię, nawet pod ziemią. Głównie po to, by nie było czuć, że cały ten dodatek to jedna wielka jaskinia. Wyspa Dorne jest przyjemna dla oka, choć nasze pojawienie się tam kończy się w gruzach. Sami zresztą zobaczycie, jak zagracie. Jaki spoiler! O nie! Jeżeli chodzi o grafikę i geografię... Dalaran umiera. W WoWie to się zmienia z czasem, to nie wygląda jakoś tam dzisiaj super wybitnie, ale uważam, że WoW ma swoją stylistykę, która jest trochę ponadczasowa i wiele rzeczy nadal wygląda atrakcyjnie. Może to jest moja wyobraźnia, ja po prostu postrzegam grę przez jakiś tam sentyment? Nie, ja też tak uważam. To jest taki znowu wątek, ale... Ja w ogóle jestem bardzo... Często jak się rozmawia o WoWie 2, jest dużo głosów mówiących, że kiedy WoW 2, bo na nowym silniku, żeby to wyglądało. I są tam dużo filmików tych na YouTubie jest, nie? Że tam Durotar odtworzony w Unreal Engine wygląda realistycznie coś tam. Ja uważam, że to w ogóle... Okej, to jest fajnie zobaczyć to, mieć takie wow, ale to wygląda, jak to jest takie realistyczne, ale szczerze, uważam, że gdyby Blizzard zrobił coś takiego i poszedł w tę stronę, to byłby katastrofalny błąd. Ponieważ ta grafika właśnie, którą ma WoW, ona po pierwsze moim zdaniem jest dobra, ona jest dobrze aktualizowana, jakby okej, ona nie wygląda realistycznie, ale to jest dobrze, to jest właśnie dobrze. Ponieważ dzisiaj wszystkie gry idą w tę samą taką unrealową, nie wiem, soulsową, taką realistyczną stylizację. A WoW, i im bardziej te wszystkie gry idą w tę stronę, tym bardziej WoW
zostając stylistyką jakby w przeszłości, ale w takiej zaupdate'owanej przeszłości, tym bardziej to moim zdaniem będzie działało na plus. Tak jest moja. Dla mnie to wszystko wygląda super po prostu. Chociaż ten ostatni, te ostatnie fragmenty, które to były na gameplayach, to trochę wyglądały jak Wrath of the Lich King właśnie. Dokładnie, mówił, komiksowość. Fajne czy niefajne, bo to jest zawsze kwestia indywidualnych preferencji. W tle materiału leci generalnie gameplay nagrany w trakcie... Źle wygląda? Twoja stara źle wygląda, okej? Okay? I jakoś to twojemu staremu nie przeszkadza. Przyzwyczaił się, to się nazywa kurwa sentyment właśnie. Okej, tego się nie spodziewałem. Źle wygląda. Możecie sobie to ocenić sami. Nowy dodatek został oczywiście skonstruowany z... To ma chodzić dobrze, tak jak twoja stara, nie? Właśnie. O Jezus, jak to z zaskoczenia wzięło. Matko. Dragon Ridingiem. Co jest? What the fuck? Prowadzonym w poprzednim dodatku, więc teraz sprzyja nowej formie latania. Są oczywiście trasy z wyzwaniami czasowymi, no i już całkiem sporo mountów podstawowych, czyli tych niesmoczych, może korzystać z takiej opcji lotu. Jeśli jednak nie lubicie dynamicznego latania i wolicie stary system, no to możecie przełączyć... Dobra, przepraszam, nie chciałem, okej? Okay? Przepraszam, nie znam twojej starej. ...się na poprzedni, choć... A, no i to się ceni. Ale to chyba nie jest w ogóle do końca prawda, co tu jest mówione. To będzie niezły ząg, nie mogę się doczekać, jak War Weaving wyjdzie, będę fora obserwował chyba aż. Bo to chyba właśnie nie do końca będzie tak. Znaczy, my możemy przełączać pomiędzy tym starym lataniem a nowym w starych krainach. W War Weaving, w tych nowych krainach, nie możemy. Stare latanie jest zamknięte za Pathfinderem, tak jak kiedyś cały czas. Nie mam pojęcia, jaki to ma sens. Zupełnie nie wiem po co, ale na ten moment w Alfie tak jest. Nie można tego zrobić. I Blizzard miał pytanie o to i oni powiedzieli, że to jest celowe. To nie jest tak, że oni zapomnieli o tym, to jest celowy design. W locie. Kiedy już eksplorujecie te nowe tereny, to traficie na coś, co Blizzard określa jako Delves, czyli faktycznie głębiny. Są to takie instancje do znalezienia w otwartym świecie, które możecie robić solo lub w grupie do 5 graczy i skalują się one zarówno do liczby graczy, jak i klasy, którą gracie. Obok tego w tej aktywności pomaga wam NPC. Ja w ogóle po czasie tak sobie pomyślałem, że uważam, że to jest błąd. Ja uważam, że delwy powinny być robione pod solo play. Którego... Przepraszam. Możecie odpowiednio pod taką wyprawę dostosować, łącznie z wyborem roli, jako healera albo DPS-a. Przynajmniej tak. Pamiętacie w Shadowlandsach? Chyba w Shadowlandsach wprowadzono taki tryb, ta wieża, która robiła nudę, tak jak fatalnie to działało i na początku, jak to zobaczyłem, pomyślałem sobie, o fajne, takie organikowe tryby. Ja zawsze lubię, bo one przypominają konstrukcją Slay the Spire, czyli te gry karciane, Torghast to się nazywało. Że przechodzisz jakiś etap, zdobywasz nowe zdolności i jak masz szczęście, to te zdolności są takie OP, że przebijasz się przez to cudownie, a w Torghastie niestety zbalansowali. Dla Blizzarda jednym z największych problemów było to słowo balans. Że nie dużo bardziej. Znaczy, największym. No, z Torghastem było parę problemów, ale największym problemem było to, że Torghast z definicji Blizzard projektował tak, definicję, jednym z kluczowych elementów designu roguelike'ów jest to, że przegrywanie jest jakby wpisane w naturalny element rozgrywki, że tak naprawdę przejście całości to jest jakby, to jest coś, co się ma zdarzyć raz na jakiś czas. I to był problem Torghastu. A Blizzard projektując Torghast, to były jeszcze te czasy, gdzie projektował cały nowy content tak, żeby była wynagradzalność w mocy, więc to z definicji musiał projektować tak, żeby to było do przejścia. Więc jakby albo mógł przegiąć, że to jest za trudne i wszyscy byli wkurzeni, bo za tym była ukryta jakaś mocna moc, czyli mówiąc inaczej, trzeba było to robić. Albo z drugiej strony właśnie, niestety, musiał przez to też to nerfić tak, żeby to było nudne jak flaki z olejem, nie? Bardziej walczyli o balans? No, to był problem. Gdyby Blizzard dziś robił Torghast, to znacznie lepiej by to mogło wyjść, bo dziś od Dragonflight właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, ta filozofia, która się jakby zmieniła w game designie. Myślę, że kiedyś wróci Torghast osobiście. Coś w tej formie wróci i moim zdaniem to będzie w ramach trybu coś jak Plunderstorm. To będzie zupełnie osobne, jakby bezklasowe i tak dalej. Jednym z największych problemów było to słowo balans. Że oni dużo bardziej walczyli o balans niż o jakość dobrą i przyjemność z grania. Więc czy recenzję Torghasta nagrałem tak 10 na 10 zmieniło to moje życie. Tak czy inaczej to było nudne bardzo szybko i odrzucało. Ale Blizzard chyba wierzy w ten pomysł i ja też trochę wierzę w ten pomysł. Pod warunkiem, że zostanie on zrobiony dobrze i wiele wskazuje na to, że te delwy, czyli okazja do tego, żeby samodzielnie pograć także, no, może być krokiem w dobrą stronę. Że rozrywka i przyjemność, która z tego płynie, ma być najważniejsza, a nie równowaga i nie balans. Chociaż muszę przyznać, że usłyszałem, że te delwy mają być zbalansowane do ilości graczy, co jeszcze jest okej, okay, ale do klasy postaci to już nie jest do końca okej. Okay. Bo ja jestem jak najbardziej za tym, żeby czasami niektórymi klasami było trudniej, innymi było łatwiej. No na tym właśnie polega różnica, że ten balans nie powinien być tym punktem przewodnim, światłem przewodnim. Temat rzeka. Natomiast wydaje mi się, to chyba Dorki fajną sugestię dał, że faktycznie ten content typu delwy powinien być inny, moc zupełnie inny w zależności od roli. Jakby faktycznie zgodzę się, że problemem jest to, jak Blizzard próbuje tego typu content uniwersalizować na tle wszystkich klas i speców. To faktycznie jest problem, bo to ich bardzo, bardzo ogranicza i w delwach moim zdaniem też już na ten moment to widać. Nawet właśnie z tego faktu, że delwy, dlatego właśnie uważam, że delwy powinny być chyba jednoosobowe, po prostu. Bo okej, Blizzard jest w stanie to zrobić tak, że to się skaluje, ale to...
to zawsze musi się kończyć tym, nawet jak ktoś się skaluje liczbowo, to WoW jest tak zaprojektowany, że to musi się kończyć tym zawsze, że choćby w dwójkę będzie łatwiej niż w pojedynczo. Dokładnie tak jak było z Torghastem, tak jak było z Horrific Visions i wszystko. W pierwszym sezonie. Sam NPC, tutaj Krasnolud Bran, ma mieć opcję levelowania do 50 poziomu. A, no i warto wspomnieć, że wybieracie też poziom trudności tych głębin, dzięki czemu modyfikujecie na przykład ile zdrowia mają przeciwnicy. Na początku, w trakcie rozgrywania kampanii, dostępne mają być dwa poziomy trudności, ale ostatecznie w endgame dojedziemy do 11. Czy mówiłem serio o tej rasie półelfy, półtrole? Tak. Znaczy, to nie jest potwierdzone jeszcze, ale jakby wszystko, data mining jakby wskazuje na to, że nie pamiętam, jak oni się nazywali. Niech Kameleon, jak oni się nazywali. W trakcie rozgrywania kampanii dostępne mają być dwa poziomy trudności, ale ostatecznie w endgame dojedziemy do 11 dostępnych poziomów. Jeszcze jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, to jest jedna rzecz, której mi brakuje w WoWie i inni twórcy już to wprowadzili. Postacie towarzyszy. Ja wiem, że można mieć Warlocka i można mieć pety i że można mieć łowcę, który ma też swoje zwierzaki. To wesoło chyba jest, spoko. Natomiast już dawno temu Star Wars The Old Republic fantastycznie wprowadziło system towarzyszy, którzy dodają tej przygodzie takiego posmaku trochę, bo z nimi można pogadać, tam jest dużo ciekawych rzeczy. Elder Scrolls Online wprowadziło też tych towarzyszy. Kompania fajnie to robią. Niektórzy uważają, że towarzyszy... Bardzo fajnie brzmi, uważam, że to bardzo byłoby fajne. Gdyby... Znaczy, w zasadzie Blizzard robi coś trochę podobnego, to nie jest to do końca, ale Blizzard robi trochę inny eksperyment z follower dungeonami, że można robić dungeon z innymi nie graczami, tylko z rozwiniętym AI grającymi innymi postaciami. To jest fajne, ale to jest... Towarzysze powodują w ESO, że gra się robi zbyt łatwa. Te nie mają racji w ogóle, ESO jest zbyt łatwe na wielu poziomach. I to bywa nużące. Natomiast chciałem, żeby to się prawie przydarzyło. Bo interakcje między... ESO w ogóle jest gówniane, chodzi o po prostu combat i class design. Główną postacią, a taką postacią towarzyszącą, mogą naprawdę dodać smaku całej przygodzie. Czy tego nie było w wodzie? W wodzie? Czyli w czym? Masz towarzysza w wodzie? Okej, okay. może było. Zresztą jak się z tej wowowej bańki po prostu wyjdzie i no jak co, no jak w wodzie, no w wodzie, nie? A normalny człowiek wyobraża sobie wodę. Ale myślę, że w ogóle ten system follower dungeonów i może nawet warbandów by można było jakoś rozwinąć w tę stronę. Ja w ogóle wiecie co, inna myśl, a propos tych kompanionów, tych towarzyszy jakby, co mają swoje dialogi i tak dalej. Ja w ogóle myślałem, jak były Shadowlandsy ogłaszali, ja myślałem, że Soulbindy będą czymś takim. Ja byłem strasznie zawiedziony tym, bo ja właśnie myślałem, że Soulbindy będą takimi trochę towarzyszami, bo Blizzard generalnie trochę próbował z czymś takim zaeksperymentować jeszcze wcześniej. W Battle for Azeroth w patchu 8.2 w Nazjatarze mieliśmy takich towarzyszy, tych tam Ankoanów, czy jak oni tam się nazywają. I tam był trochę taki eksperyment, ale kurde, zostawili to z tyłu. Myślę, że kiedyś do tego wrócą. Lord of Draenor, tak? Nie pamiętam już teraz. To już wszystkie dodatki po kataklizmie to już tak trochę po łebkach przejechałem. Więc, no więc w wodzie trochę coś takiego. Ale chciałbym, żeby takie coś pojawiło się w WoWie także. Czym są same głębiny? To trochę. Myślę, że to jest spoko. Shadowlandsów, tylko w uproszczonej wersji. Idziemy, tłuczemy wrogów, czasem podnosimy jakieś tymczasowe power-upy, na koniec na przykład pokonujemy bossa, po czym nasz towarzysz otwiera skarbiec, w którym mamy nagrodę. Krótkie do znalezienia w trakcie eksploracji w otwartym świecie i naprawdę przyjemne dla casualowego gracza. Jeśli nie chcecie ciągle tłuc world questów albo zebraliście już 721 roślinek i w sumie porobilibyście przez chwilę coś innego, to takie głębiny sprawdzą się najlepiej. Szczerze, ja o delwach powiem tyle szybko. Przy czym to jest istotne. My jesteśmy w pierwszym miesiącu pierwszej alfy Warweaving. To jest bardzo sucha, wczesna wersja i tak dalej. Natomiast to, co Blizzard do tej pory pokazał tymi delwami na alfie Warweaving, ja jestem tym trochę zawiedziony. Tak, one chyba jeszcze mają dużą zaletę dla ludzi, którzy chcą sami grać w grę. Bo to one są po to, żeby zaspokoić potrzebę indywidualnych graczy, którzy nie do końca lubią zespołowe zabawy. Jakkolwiek by zespołowe... No, bo zabawnie rozumieć. Chyba Mencen o tym opowiadał, a może to było w takich rozmowach po głównej konferencji, że okazuje się, że w społeczności graczy MMO jest coraz więcej takich ludzi, którzy lubią po prostu samodzielnie bawić i łazić po tym świecie. Ja często o tym mówiłem, że ja mam takie zamiłowanie i na to słyszałem odpowiedzi w komentarzach, to po co grasz w MMO? Gram w MMO, ponieważ lubię towarzystwo innych ludzi. Dokładnie. Jest takie bardzo to niezobowiązujące towarzystwo innych ludzi. Lubię widzieć dokładnie ludzi, lubię podziwiać ten świat, ale nie zawsze lubię dokładnie robić rzeczy z innymi ludźmi i w rzeczywistości też tak czasami jest. Dokładnie tak, dokładnie w 100% tak. I ja to mówię jako gracz codzienny MMO. Ja lubię po prostu, to co ja lubię w MMORPG jako takim, to jest niekoniecznie grupowy content, który muszę być skoordynowany z innymi jakby ludźmi. Ja najbardziej lubię MMORPG i myślę tak naprawdę, że to jest... Jakby to się tyczy bardzo wielu graczy MMORPG, że nie chodzi o to, żeby koniecznie grać w grupowym kontencie z innymi ludźmi, co po prostu uczestniczyć w świecie, w którym otaczają nas ludzie, który dzięki temu jest żywy, jakby realny, namacalny. To jest moim zdaniem najważniejsze w tym. Ja jestem przykładem gracza MMORPG, który uwielbia solo content i dlatego właśnie dużo wiarę pokładam w delwach. I to mówię wcale właśnie niekoniecznie ten solo content. Ja nawet bym chciał właśnie, żeby on był trudniej. Ja mam naprawdę nadzieję, że delwy trochę zaspokoją tą Mage Towerową taką potrzebę, żeby był jakiś spoceńcowy, że tak powiem, content dla solo gracza. Bardzo czegoś takiego brakuje w grze
I dlatego właśnie uważam, że delwy po prostu powinny być solo, po prostu. Niektórzy lubią takie grupowe działania, a inni lubią sobie sami coś tam porobić. Jakby od grupowych działań naprawdę już mamy jakby content w WoWie i to mocno. Wydaje mi się, że gry MMO, naśladując trochę rzeczywistość, powinny zaspokajać jedne potrzeby i drugie. I być może ludzie z Blizzarda, którzy stoją za WoWem, też poczuli to odrobinę. I dlatego też tego typu rzeczy się robi. Bo to może być endgame'owy content dla pojedynczych graczy. To głębiny też staną się jednym z elementów, które będziemy wykonywać regularnie i których wykonywanie doda nam opcję wyciągnięcia przedmiotu ze skarbca. Także tym razem to nie będą tylko dungeony, to nie będą tylko rajdy, ale też jeśli lubicie eksplorację w otwartym świecie, no to poprzez wykonywanie głębin coś się tam dla was znajdzie. Szczególnie, że w skarbcu teraz mamy też dostawać itemy setowe, więc no warto będzie to po prostu robić. A to już do tej pory dostawaliśmy. Mnie się te głębiny podobają i szczerze mówiąc, to jest naprawdę fajna odskocznia od robienia regularnych questów, czy właśnie world questów, czy czegokolwiek innego. Możemy to robić solo albo w grupie do 5 graczy, więc tutaj też nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Ja lubiłem Torga. Ale tu trzeba powiedzieć, że one są bardzo powiązane z open worldowym contentem, który na ten moment jeszcze go w ogóle nie widzimy w Warweaving. Widzimy go w Dragonflight z kolei. Jakby to nie jest tak, że te delwy będzie można spamować, nie wiadomo ile, będzie się zdobywać jakby takie, znaczy można chyba spamować, ale nagrody, żeby odebrać, to będziemy farmić klucze jakby w otwartym świecie, bo delwy właśnie mają być takim ukoronowaniem właśnie tego grania w tym otwartym świecie, tak zwanym open worldzie. Więc lubiłem też tak... O nie, masochista! Jak można Torghast lubić? Torghast można lubić przez pierwsze 3 razy, potem to już trzeba mieć jakieś naprawdę autodestrukcyjne skłonności. Też ktoś o tym... Ja Torghast uwielbiałem i wiele innych osób też uwielbiało. I to w ogóle jest bardzo dobry w ogóle objaw tego, jak Blizzard bardzo źle to zaimplementował, bo jak Torghast był na alfie i becie, to wszyscy uwielbiali Torghast. Wszyscy twórcy, co grali na tych alfach i betach, po prostu kochali Torghast. Czacie, ale to jest Torghast nie tylko można było robić, ale trzeba było robić, żeby progresować ekipunek. No właśnie, więc, no, to było właśnie to. Nie wierzę, panie Michale, że pan lubił ten Torghast. To znaczy, ja go lubiłem przez pierwsze, ja nie przez pierwsze 3 razy, ja nawet więcej go lubiłem, tylko no nie wiem, mi się to konceptualnie po prostu bardziej podobało. Jest wiele osób, którym po prostu sam koncept Torghastu na poziomie teoretycznym już się bardzo nie podobał, ale to jednym z największych problemów Torghastu było właśnie to, że go trzeba było robić. Do 3 razy, dobrze, ale no różne są, nie, no różne są gusta, oczywiście, że tak, oczywiście. Takie szalone buildy, które powstawały w trakcie instancji, tutaj nie są one aż tak szalone. Ale to, jak Torghast został zaimplementowany na live serwer, już poza tym, że trzeba było go robić, to niesamowite, jak można mieć coś z takim potencjałem tak dobrego i to tak spieprzyć, naprawdę. Ale też trochę modyfikujemy to, jak się zachowuje nasz bohater, chociażby mając wokół siebie sferę, która zadaje obrażenia przeciwnikom. Jeśli chodzi o tereny, gdzie znajdziemy te głębiny, no to na razie będą one dotyczyły tylko nowego dodatku, ale twórcy rozważają wprowadzenie takich głębin gdzieś na starym kontynencie, na starych terenach. No dobrze. No jak się skończy World Soul Saga i wrócimy na stare kontynenty i będzie ten time skip, o którym mówiłem moim zdaniem, to moim zdaniem też wrócimy w tym dodatku po Last Titan, wracamy moim zdaniem na stare kontynenty, na Eastern Kingdoms i Kalimdor i moim zdaniem wtedy będą tam delwy. Ale nie byłby to kolejny dodatek do WoWa, gdyby twórcy nie próbowali czegoś znowu namieszać w systemie talentów. No nie tyle, muszą namieszać, nie chcieliby namieszać. Nie chodzi o namieszanie, ludzie lubią te zmiany w systemach talentów i one się powinny przydarzyć, rzecz jasna, czasami są lepsze, czasami są gorsze, ale to zmiany w talentach to jest jedna z takich rzeczy, które bardzo lubię w dodatkach, bo można budować postacie na nowe sposoby, więc jestem jak najbardziej za. Oczywiście można coś spieprzyć i to Blizzardowi się zdarzało w historii, ale nie nazwałbym tego mieszaniem, no to chyba to jest coś, czego gracze oczekują wręcz. Ogólnie tak jak delwy póki co mnie rozczarowały, tak Hero Talenty z kolei to był feature, którego ja się najbardziej obawiałem, bo ja jestem w tym sensie zawiedziony, że ja uważam, że lepsze byłoby klas skiny, czyli zbieranie innych animacji do swoich umiejętności klasowych, żeby inna fantazja, Dark Ranger chociażby. Natomiast ja muszę powiedzieć, że all in all póki co, ja jestem pozytywnie zaskoczony tymi hero talentami. Naprawdę przekonałem się do tej idei, że to jednak jest dalsza rozbudowa jakby naszej mocy jako postaci, choć to jest niestety... biegający w WoWie problem, coraz bardziej zaogniający się po prostu nadmierna rozbudowa klas, nie? Ale te hero talenty no, jakby są tak wprowadzane, żeby w miarę jakoś super tych klas nie rozbudowywać, ale niektóre nadal są. Coś nowego, żeby się rozwój... Te klasy bazowo są teraz już bardzo rozbudowane. Postać nie nudzi. Tym razem padło na talenty bohaterów, czyli dodatkowe opcje modyfikacji naszych zdolności pojawiające się od poziomu 71. Drzewka do wyboru pojawiają się 2, decydujemy się na wejście w jedno z nich i punkty rozdamy we wszystkie umiejki, więc nie martwcie się, że coś przegapicie. W każdej chwili poza... Generalnie ja powiem, na co ja mam nadzieję, że oni pójdą z tym systemem, bo ja mam nadzieję i to tak trochę wygląda, jak się temu przyjrzycie, to trochę tak wygląda, że może chyba taki jest pomysł na to. Dlaczego hero talenty, a nie po prostu nowe talenty?
Moim zdaniem w dalszych dodatkach Blizzard nie będzie rozbudowywał naszych postaci wertykalnie, to znaczy to nie jest tak, że będą jeszcze dodatkowe jakieś tam champion talenty do wyboru, tylko po prostu będą nowe hero talenty, ale to nie jest tak, że nie będziemy mieć więcej naraz, po prostu będzie więcej opcji hero talentów, czyli teraz tak jak każdy spec ma po dwa hero talenty do wyboru, tak w nowych dodatkach będziemy odblokowywać z następnymi poziomami nowe pakiety hero talentów, ale aktywne naraz zawsze będziemy mogli mieć jedno. Moim zdaniem to jest to, o co chodzi w dłuższej perspektywie z hero talentami. Poza walką możecie oczywiście wejść w drugie z tych drzewek, a po drodze w sumie w każdym drzewku jest kilka wyborów do wykonania, więc jest to... Każdy z nas jest innym graczem. Ja patrzę na te talenty i myślę sobie, o, będzie ciekawie, ale wiecie, co mnie najbardziej ekscytuje? To, że będę mógł zrobić krasnoluda i zacząć grać od zera. To jest dla mnie najbardziej najfajniejsze. I też trochę się boję, że ostatecznie zrobię tego krasnoluda, wbiję tam maksymalny poziom i potem wrócę do swojego druida, bo mam takie zamiłowanie do niego. To by się przydało w WoWie zrobić. Zresztą oni przyznali niedawno, w sensie Blizzard przyznał, że muszą to zrobić. Trzeba zrewampować levelowanie w WoWie. To jest coś, co bardzo do tyłu zostaje niestety. Doświadczenie nowego gracza w WoWie jest... XL Street jest jeszcze okej, okay, ale potem nie jest dobrze po prostu. Jakby naprawdę każde inne większe MMO w tym sensie zjada i wysrywa WoWa. Niestety pod tym względem. I to jest naprawdę coś, co bardzo pilnie trzeba zaktualizować, bo to jest najważniejsze dla wielu, jakby to jest duża bariera dla nowego gracza. Jak gracz ma pierwsze godziny gameplayu, które są słabe, nudne, no to nie pójdzie dalej po prostu, nie? Więc... No. A zwłaszcza dzisiaj, bo to kiedyś jeszcze przeszło. To za czasów, jak WoW ukazywał się na światło dzienne w 2004, to gadanie, że dobra, musisz po prostu spędzić kilkadziesiąt godzin i dalej będzie fajnie, to jeszcze przechodziło. Ale dziś, kiedy jest taki wybór i taka dostępność innych gier, które po prostu wchodzisz i instant masz zastrzyk dopaminy, to po prostu nie może tak wyglądać. No, ale cieszę się. Dla mnie rozpoczęcie nowej przygody w tym świecie jest czymś atrakcyjnym i dlatego tak często wracam do WoWa i dlatego tak często zaczynam od zera i też dlatego się cieszę na ten dodatek WoW Remix, bo to jest coś, co akurat mi jest do szczęścia potrzebne bardzo mocno. I mam... To jest genialne. Remix dodatków to jest genialny koncept i kurde, no ja remixem Mists of Pandaria też się jaram. Turbo. No nadzieję, że takich graczy jak ja będzie więcej, bo wtedy kontentu będzie więcej. Z ciekawych rzeczy, ja na Magu Ognia miałem talent, że przy odpaleniu Combustion pojawiał się dodatkowo ognisty Feniks, który atakował wrogów i był to całkiem mocny Feniks. Sam Fury. To generalnie fajny boost w trakcie walki i taka... Maga nie testowałem. ...modyfikacja do istniejących skilli, a nie dodawanie kolejnych ataków, by jeszcze bardziej utrudnić rotację, której i tak czasem nie da się już zapamiętać. A, no i wszystkie te talenty u Maga to są talenty pasywne, więc myślę, że można założyć, że podobnie jest w przypadku reszty klas, których nie zdążyłem sprawdzić. WoW idzie w dostępność. Inne, niektóre hero talenty mają jedną aktywną umiejętność więcej, ale to jest max jedna. Tylko chyba Paladin Lightsmith ma teoretycznie dwie, ale ta druga to jest taka, że to jest jakby buff na broń, który przed walką sedajesz i to jakby nie, to nie jest jakby umiejętność, której aktywnie używasz. Gry dla pojedynczego gracza coraz bardziej. Otóż my stare dziady, wszystkie stare gamingowe dziady, łączcie się. Proszę Państwa, choćbyście nie wiem ile trenowali, jesteście młodzi, wam się wydaje, że macie sprawne palce, to po 40 to konieczność używania 47 klawiszy na klawiaturze synchronicznie staje się problemem, okej? Okay? Ja wiem, że jesteście piękni, młodzi, dobra, młodzi, nie oszukujmy się. Żaden gracz WoWa nie jest piękny. No ale to z czasem będzie trudniej. No jak? A takich graczy, kurde, emerytowanych to przybywa. Z jednej strony mamy te... No jest, no w ogóle przecież player base WoWa to są sami boomerzy. Średnia wieku mojego widza to jest przedział 27 do 36 lat. Głębiny, które można robić solo albo właśnie w grupach do 5 osób, a z drugiej strony już w Dragonflycie wprowadzono... Dane z YouTube'a. Ale generalnie to jest śmieszne, bo z jednej strony tak jest, ale tak naprawdę właśnie to jest właśnie dużym problemem w WoWie, że WoW jest... Ci wszyscy gracze, którzy grali przez te wszystkie lata, są bardzo do przodu w stosunku do nowych graczy. Dobra, to jest duża dyskusja. W skrócie mówiąc właśnie, nadal jest problemem ta mocna rozbudowa klasy i to, jak daleko w ogarnianiu gry są ludzie, którzy grają od lat w stosunku do nowych graczy. Gracze, kurde... Ale w niektórych wypadkach to się trochę poprawia, bo są niektóre reworki niektórych klas, ale nadal uważam, że jest... Niektóre klasy są bardzo problematyczne. Ale... To przybywa. Z jednej strony mamy te głębiny, które można robić solo albo właśnie w grupach do 5 osób, a z drugiej strony już w Dragonflycie wprowadzono coś, co tutaj będzie kontynuowane i tam określało się to mianem Follower Dungeon, czyli są to po prostu dungeony, które mają opcję rozegrania ich z NPC-ami. I jako, że tam się to pojawiło dość późno, to twórcy wiele nie przetestowali, ale tutaj od początku coś takiego się pojawi, więc dungeony z NPC-ami. Jak wspomniałem, Dragonflycie... Genialne. To jest... Uważam, to jest mega genialne do w ogóle doświadczenia historii
Bo to w ogóle to też tłumaczenie Blizzarda, to był chyba główny powód, że te follower dungeony są w dużej mierze właśnie po to, żeby w dungeonach się dzieją ważne wydarzenia fabularne, żeby można było je na spokojnie, żeby sobie przeczytać tego questa, czego i tak nikt nie robi, ale żeby można było chociaż mieć szansę chociaż przeczytać ten quest, ten dialog, żeby tam ci, a nie tak, że po prostu wchodzisz na dungeon i tam przez czemu nie idziesz, w auto kick po dwóch sekundach i tak dalej. Fight oferował to stosunkowo późno, ale twórcy od początku wprowadzają to w The World Within już w trakcie fabuły. Dzięki temu dungeony to zawsze było głupie w ogóle w tym sensie. Ja wiem, że to jakby nie było wtedy tej technologii, ale to ESO tu było wspomniane. To było zawsze tak anty jakby gameplay, który sam się wykluczał. W ESO te dungeony są robione tak, że wchodzisz w dungeon, jest quest i jeszcze są w ogóle rzeczy jakieś do czytania tam, które znajdujesz, książki w realiach dungeona, gdzie to wszyscy idą a jakby, zawsze zastanawiam, jak twórcy sobie to wyobrażają, że sobie teraz napiszę na czacie, ej, słuchajcie, weźcie, poczekajcie minutę, bo ja tu chcę questa przeczytać. Jak bardzo oderwane od rzeczywistości to było od zawsze, absolutnie od zawsze. Within już w trakcie fabuły. Dzięki temu dungeony staną się przystępniejsze dla ludzi, którzy wolą grać solo i można tam bez problemu umieszczać zawartość fabularną. No ma to nawet sens, no bo przecież w trakcie... Widzicie? Wreszcie ktoś starych dziadów szanuje. Wreszcie ktoś nas wziął pod uwagę. Boże, jak dobrze. Kto by pomyślał, że to będzie Blizzard? Zważywszy na ostatnie dokonania Blizzarda. Ja już oczywiście... Nie no, to jest gra dla boomerów. No. Cieszę się, to jest gra dla dziadów. Dziecko, cieszę się jak stary dziad, ale już od razu jestem podejrzliwy. Ciekawe, ile mnie to będzie kosztowało. I ciekawe, ile tam będzie dziur w tym całym planie. No i właśnie dlatego community WoWa jest właśnie takie, jak jest, bo to są właśnie dziady, to wszystko się zgadza. Przechodzenia fabuły możecie spokojnie rozegrać to z NPC-ami, po czym jeśli macie ochotę na powtarzanie dungeonów, to lecicie już z innymi graczami. Niestety... Powiem wam więcej. Z czasem, wydaje mi się, że już na ten moment możemy być tego dosyć mocno pewni, że z czasem Blizzard pewnie wprowadzi coś takiego, że te follower dungeony będzie można robić ze swoimi altami, to znaczy ze swoimi, że u twojego boku gra komputer, gra AI, twoimi innymi postaciami. Sam pierwszego dungeonu w fabule nie mogłem nawet przetestować z NPC-ami, bo natrafiłem na informację, że tu będziesz rozgrywał dungeon, a potem idziesz dalej i my tu ci teraz pokażemy, co jest dalej. Na szczęście... Że to jest... No tego nie ma nawet. Skopiowany z Final Fantasy XIV, że Blizzard zaczął kopiować to, co dobre z innych gier. I o to chodzi, po tym właśnie rozpoznajesz dobrego dewelopera, że on nie uważa swoich pomysłów za jedyne, tylko patrzy, co robi konkurencja dobrze, patrzy, co się ludziom podoba i robi to u siebie lepiej. I dlatego Blizzard, i dlatego WoW. WoW zawsze to robi, to sekret sukcesu WoWa oryginalnego. W 2004 roku był taki dobry, bo oni zebrali wszystkie najlepsze pomysły z gier MMO, dodali parę swoich i wyszło cudownie. I wszyscy byli przeszczęśliwi przez wiele, wiele lat. A potem uwierzyli w swoją supremację i w ogóle nie patrzyli do konkurencji. Sobie siedzieli i popijali kordę drinki na plaży. Tak. Zamiast kraść od innych dobre pomysły. Kreatywność ludzka w kategorii gamingu jest absolutnie wskazane, żeby ją kopiować i robić lepiej. I w ten sposób się zmienia i poprawia gry. A nie kurde, ustyczniamy się w fabułach ostatnio. Dwa dungeony, Rookery i Midori, dało się rozegrać z innymi graczami, chociaż niestety mi się to akurat nie udało, bo grupa twórców i dziennikarzy... No Dragon Riding, przecież to jest z Guild Warsów było skończone. Każda była ograniczona, była z całego świata. I to tak chamsko. No i po prostu w momencie, kiedy ja miałem raz grać, to nie udało nam się zebrać pełnej drużyny. Trudno. Sprawdzimy później. Mamy więc większy nacisk kładziony na opcję grania jako gracz. Ogólnie na Alfie jest bardzo mało osób cały czas, jakby ciężko jest znaleźć grupę na dungeon. Ale oprócz tego WoW przechodzi zarąbiście ważną zmianę. Przestaje się już skupiać tylko i wyłącznie na pojedynczych postaciach, ale tym razem skupia się na koncie gracza. O co chodzi? Już tłumaczę. The World Within wprowadza coś takiego jak Warbandy, czyli grupowanie wszystkich naszych postaci pod pewnym wspólnym płaszczem. Na ekranie startu... Wiedzą... Ale jakie warbandy? Co, że kapele wojenne, tak? WoW przez wiele, wiele lat miał coś takiego, że ja bardzo się... Boys bandy. To najdywałem w tej grze. Między innymi dlatego, że miałem wrażenie, że deweloperzy siedzą w mojej głowie i spełniają moje marzenia. I potem przez długi czas tego nie było. I uznałem, a fuck, rozjechało się trochę. W sensie być może moje potrzeby się zmieniły do tego stopnia... Że wchodzą ci w głowę. To deweloperzy już mają inne, ale teraz jak widzę te warbandy, to myślę sobie, no tak, nareszcie. Kiedy myślę sobie, patrzę sobie na te delwy, to myślę sobie, no właśnie, tego pragnąłem. I jakby nagle ten deweloper wrócił do mojej głowy i zobaczył, czego by ten maciaszek chciał. No to zrobimy to, tamto i owamto. I dlatego mnie to cieszy. I dlatego tak się... Ale w zasadzie to, co teraz Rock powiedział, to jest właśnie to, co miałem na myśli wcześniej. Że właśnie przez kilka dodatków było tak, że Blizzard spełniał potrzeby, patrzał przy game designie, patrzał na potrzeby grupy graczy, która de facto jest mniejszością, ale taką mocną i głośną mniejszością, ale jednak mniejszością i jakby wstecznie dostosowywał tak zaprojektowany content do reszty i to po prostu nie działało. A od Dragonflight Blizzard bardziej zaczął projektować content z myślą wyjściowo o bardziej takim... Niekoniecznie casualowym nawet, szczerze powiedziawszy, rodzaju gracza, no ale takim typowym, bardziej większościowym. Ekscytuję. I oczywiście, że będę się uśmiechał od ucha do ucha, ale z tyłu głowy mam ciekawe, ile mnie to będzie kosztowało. I ciekawe, jak bardzo się rozczaruję. Cztery swoje postacie, które możemy wyciągnąć do ulubionych, stoją sobie na tle obozowiska. Z jakiegoś powodu przypomina mi to wybór postaci w Diablo 2. Co ważne, warbandy mają sporo plus... No... Myślę, że może być to spowodowane faktem, że w Diablo też tam był wybór postaci przy ognisku.
Taka jest moja teoria spiskowa. Ale ja słynę ze spisków, więc nie. Między innymi reputację czy renomę zdobywaną w nowym dodatku. Aż to Wulpera pokazał. Że skończy się żmudne wbijanie wszystkiego na każdym alcie, jakiego mamy. Spółdzielony jest też level NPC, z którym zwiedzamy głębiny. Odblokowywanie transmogów albo nawet bank, dzięki któremu ma być ułatwione przesyłanie itemów między postaciami. Ciężko mi o tym systemie powiedzieć coś więcej, bo biorąc pod uwagę ograniczony content alfy oraz krótki czas na bawienie się takim rozwiązaniem, nie bardzo jest jak wydać jakąkolwiek sensowną opinię. Mimo to od strony koncepcyjnej mogę tylko powiedzieć, dlaczego dopiero teraz? Wkrótce w trakcie zamkniętej sesji Q&A. Piesek. Tworzy lisa i nazywa piesek. Podkreślali właśnie tę mentalną zmianę, a także zmianę w silniku gry, która ma pozwalać na takie współdzielenie i zapowiadają, że to dopiero początek zmian, które takie nastawienie na konto gracza, a nie na indywidualną postać, będzie umożliwiać. Z takich jeszcze losowych rzeczy, o których mogę wam powiedzieć, to podobnie jak w Dragonflight'cie mogliśmy customizować wygląd naszego smoka, tak tutaj będziemy mieli samolocik, który też będzie można customizować. Między innymi w głębinach znajdziemy przedmioty kosmetyczne do niego. Znaczy chyba tylko w głębinach, to dosłownie właśnie to stricto z delwami będzie związane. Też te smoki, tak chyba najgorszą możliwą wersję smoków wprowadzono w tym WoWie w Dragonflight'cie, bo i to chyba nie jestem jedyną osobą, która narzeka na to. Narzeka, no tam przyjąłem to, ale to tak. Te wszystkie smoki mają, kurde, mój seksizm wyjdzie, jakieś takie mają kobiece figury, te wszystkie smoki, a były do wyboru takie naprawdę potężne, tytaniczne zwierzaki. I to ty bym chciał pograć, a nie jakimś takim, kurde, zniewieściałym Smoczysławem. Ale ostatecznie i tak. Czy coś w tym może jest? Ale na przykład ten pierwszy smok, co dostajemy, ten Renewed to Drake, on się Renewed nazywał, ten co w Waking Shore dostajemy? To moim zdaniem on był taki dosyć... Mi się wydaje, że problem był właśnie to, że ten typowy smok, ten Highland chyba Drake, to co w Azur Span dostałem, czyli ten najbardziej typowo smokowy smok, że on, że jakby te modele tak bardzo wyglądały, jak wytresować smoka, nie? Ale to właśnie, nie, to Rock powinien, jak lubi takie bardzo takie męskie, takie dzikie, takie brutalne smoki, to powinien zobaczyć tego smoka do Dragon Ridingu, co dostajemy w patchu tym ostatnim Dragonflight w Emerald Dream. On jest taki, że na niego patrzysz i aż się boisz, naprawdę. To, mnie to nie wkręciło, więc nie boli mnie tak bardzo, ale... Chodzi mi o rasę. ...zmian wprowadzonych w ostatnim dodatku. Przykładowo, zlecenia na crafting, jakie gracze mogli wystawiać, uznali za... O Draktyrach on mówi? Aha, okej. Okay. No, prawda. No, jakby ja nie kumam, czemu oni tym Draktyrom nie dadzą po prostu modelu, gdzie są trzy razy bardziej napakowani, jakby. Zwłaszcza, że niedługo Blizzard, ja nie zwariowałem, Blizzard to powiedział ostatnio, nie? Czy mi się to przyśniło, że Draktyrzy będą mogli grać innymi klasami, tylko że nie na Launch Warweaving, ale że tam później. I chyba ostatnio to nie, tak mnie, mnie to nie wkręciło, więc nie boli mnie tak bardzo, ale... Chodzi mi o rasę. Zmian wprowadzonych w rasę, no. Przykładowo, zlecenie na crafting, jakie gracze mogli wystawiać, uznali za spoko system, ale sprowadzał się on do raszowania, by jak najszybciej wypełnić zlecenie, nie każdemu się to udawało, więc teraz w świecie gry mają się też pojawiać podobne zlecenia ja od NPC-ów, by po prostu usprawnić ten flow craftingu. Obok tego zaszły też zmiany w interfejsie, bo w grze znajdziemy chociażby nowe ikonki do oznaczania questów. Jak, że co? Że zaliczyłem na dzisiejszy dzień obrażanie kobiet i rasizm? No przepraszam, jeżeli ktoś uzna, że to jest obrażanie kobiet, ma do tego prawo, już tego nie zmienia, ale no, jak wcześniej komuś starło. Rasizm? Ja nie powiem. To się chyba liczy, nie? Chciałbym, że smoki, że jak... Przepraszam wszystkie smoki, które mnie oglądają akurat teraz. Nie miałem nic złego na myśli. Pojawi się w ogóle nowy sposób oznaczania questów ważnych dla naszych profesji chociażby, w formie takiej fioletowej ikonki. A to wszystko po to, by odróżnić je od zwykłych, od dailysów, od kampanijnych, czy wszelakich innych rodzajów, na które można... Tak, że co? Że życie czarnych smoków też się liczy? O Boże, o Jezusie. A taki był fajny materiał, bez demonetyzacji, nie? God damn it, fuck. Nie przewidziałem tego. W ogóle odświeżono trochę ikony. Miałem takie dziwne spięcie w mózgu, jak zobaczyłem nagle ikonkę Flightmastera, która nie wygląda dokładnie jak dotychczas. Ja wiem, że mówię tutaj dość dużymi ogólnikami, cały więc jest to skierowane bardziej do casuali, którzy w ogóle mogą się zastanawiać, czy The War Within ma jeszcze sens, czy jest sens wracać do WoWa po wielu latach. Jeśli jesteście hardkorowymi graczami, to pewnie czujecie taki niedosyt i tutaj mogę wam na pewno polecić rozejrzenie się teraz po YouTubie, bo w środę o 19 zeszło embargo na te materiały i twórcy z całego świata, którzy brali udział w tym evencie, będą pewnie mogli wam powiedzieć zdecydowanie bardziej zaangażowane. Nie, takie hardkorowego to tam nic nie można było zabrać na tej czy takie dokładniejsze analizy, ja sam też chętnie tego poszukam. Nawet teraz, żeby... Bo jest to po prostu dla mnie bardzo ciekawe, a nie siedzę w WoWie aż tyle, żeby móc tak dogłębnie o tym wszystkim opowiadać. Mam za to trochę inną rozkminę na koniec. Blizzard jest teraz w nietypowym miejscu. Mimo, że wielokrotnie powtarzał, że nie siedzi w WoWie tak dużo, to powiedziałbym, że to jest całkiem zacny materiał. Dużo ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć o tym dodatku. Więc bardzo spoko. Cieszę się, że ktoś z Polski pojechał. Ja zdecydowanie wolę sobie obejrzeć takie materiały, niż być na pokazie i potem samemu robić o tym. Cała branża growa walczy o uwagę graczy, a nie jest to łatwe, bo według niedawno opublikowanego raportu newsu na temat branży gier, w 2023 roku 60% czasu poświęcaliśmy grom, które mają 6 lub więcej lat, a 80% całkowitego czasu gry w całym 2023 roku stanowiło tylko 66 gier. Czekaj jeszcze raz, że 66 accounted for 80% of all playtime game at least 6 years old. W 2023 roku stanowiło tylko... Aha, i to są gracze, okay, to są gry typu Fortnite, Roblox, Minecraft, League of Legends, GTA.
To jest śmieszne, bo nie te gry miałem na myśli, kiedy sobie myślałem starsze gry. 66 gier. Poświęcamy też mniej czasu na gry, bo w ostatnim kwartale zeszłego roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2021, czyli jeszcze w trakcie pandemii, spędziliśmy na graniu 26% mniej czasu. Najwięcej cennych godzin... Ale to nie można tak stawiać tych danych. To w ogóle okresu pandemicznego nie należy brać pod uwagę w żadnych statystykach. No tak, to nie ma o czym mówić. To ludzie nie mogli z domu wyjść. To co mieli robić, kurde? Seks się też po jakimś czasie nudzi, nie? Zwłaszcza jak się mieszka samemu. Co każdy gracz z WoWa zresztą doskonale rozumie. O Boże! God damn, man! Boga, karuzela śmiechu, niech ktoś się zatrzyma. Nie, ale co innego... Jeszcze starą niech mi zwyczaj. Chciałem powiedzieć coś mądrzejszego. A no właśnie, że wszyscy gramy w stare gry i to jest jakby jasny dowód na to, że gracze nie są tacy durni, jak wszyscy lubią mówić w komentarzach na YouTubie, że jak będą gówniane nowe gry wypuszczali deweloperzy, to my będziemy grali w stare i tyle, i się będzie ten wiek gier powiększał. WoW ma 20 lat i nadal dużo osób. No tak, no właśnie to też miałem w ogóle wcześniej na myśli, kiedy właśnie mówiliśmy o tym, kiedy Rock mówił tam o tych hardkorowych graczach i że to jest złe podejście, że grasz w tego WoWa nawet kiedy, że oni grali, że, bo nadal dużo osób grało w tym czasie, co tam była taka obława na WoWa i tam wszyscy odchodzili, tam Exodus do Final Fantasy i tak dalej. To jest w ogóle zabawne, ale jak się nad tym zastanowić, to nawet w tamtych czasach, kiedy WoW się zbliżył najbardziej do tej swojej mitycznej śmierci, to prawda jest taka, że nawet nie był bliski śmierci, on nadal wtedy był totalnie topowym, absolutnie jednym z gigantów MMORPG i ja w ogóle nie uważam, że to było kiedykolwiek tak, że ludzie grali na siłę, że ludzie grają pomimo tego, że i tam, no nie wiem, jakby, no jeżeli ludziom się gra nie podoba, to naturalnie przestają w to grać i jakby dlatego też w ogóle nigdy nie uważałem, że kogokolwiek trzeba namawiać, bo tam niektórzy twórcy, zwłaszcza w tym okresie, zwłaszcza WoWa, robili takie akcje, że tam, nie wiem, wyszedł jakiś Stormmount i tam mówili, nie grajcie, nie kupujcie, czy coś tam, jakby jeżeli ktoś nie chce grać, to nie będzie grał. No jakby to nie trzeba ludzi tego namawiać. To jest jakby produkt, jakby to jest rozrywka. Jakby jeżeli komuś się nie podoba, to nie będzie grał. I jeżeli te osoby, co grały w tamtym czasie w tego WoWa, grały, no to grały nie dlatego, że zaciskał zęby, muszę grać, pomimo tego, że mi się strasznie nie podoba, tylko dlatego, że im się dobrze grało. No. Się to bawi. Dlaczego? Dlatego, że WoW jest taki wybitny, no nie zawsze. Ostatnio dużo osób narzeka. Natomiast wszystkie inne nowe pozostałe... No akurat ostatnio to, no jakby teraz jesteśmy na takim etapie przejścia, jakby od Dragonflight ta negatywność znacznie się zamortyzowała. Dragonflight, czyli dodatek ten aktualny przed War Within, to jest bardzo ciepło przyjęty dodatek. Tak naprawdę jedyna rzecz, na którą ludzie narzekają Dragonflight, to jest historia i klimat. Ale oprócz tego jakby gameplayowo Dragonflight był fenomenalnym dodatkiem. Ja jako gracz WoWa od, no zawsze, to ja uważam, że Dragonflight to był na luzie gameplayowy, jeden z najlepszych dodatków w ogóle w historii. Gry są do bani, są do dupki są. I ludzie... The War Within zapowiada się jako taki Dragonflight na sterydach z dobrą historią. No to kurde, no czego chcieć więcej? To wiedzą i to będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. Gracze poświęcili kolejno Fortnite'owi, Robloxowi, League of Legends, Minecraft'owi i GTA 5. Diablo, mimo bycia mocną marką przyciągającą wielu graczy, spotkało się z mieszanym przyjęciem i w dobie bycia grą usługą z dostarczanym regularnym kontentem i zmianami, potrafi to mocno wpłynąć na zainteresowanie graczy. Diablo do tego spotkało się z ogromną konkurencją, bo mamy ciągle rozwijane POE, mamy mocne zapowiedzi POE 2, a też niedawno premierę pełnej wersji Last Epoch. Overwatch 2 wywołał trochę kontrowersji, do tego w styczniu zeszłego roku Blizzard... Troszeczkę. Tak, no trochę faktycznie coś tam komuś się nie podobało przy tym Overwatchu 2. Coś było, coś kojarzyło. Wycofał się z Chin, ale ostatnio zapowiedziano odnowienie umowy partnerskiej z NetEase, dzięki czemu Blizzard przywróci swoje gry w Chinach. NetEase odpalił zresztą wstępną. Właśnie, to jest w ogóle taka rozkmina, którą miałem ostatnio. Pamiętacie te kurde liczby, co tam gadali, wszyscy tam się tym podniecali przez miesiąc, te liczby subskrybentów, co wyszły do WoWa? I ja w ogóle miałem taką wpłynąć taką realizację, ty. Ale przecież. Kiedy to było? W trakcie chyba Shadowlandsów, tak? Blizzard stracił masę player base'u z Chin. I w ogóle nikt... I zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle było uwzględnione w tych liczbach, czy to... Bo tam nie było chyba nigdzie powiedziane, że to są liczby tylko z Europy. Ja mówię o tej liczbie subskrypcji, co z tego tam GDC, czy jak to się to nazywało, Blizzard ujawnił. Wszystkich subskrypcji od Legionu do teraz. I jakby to, tam nie było chyba takiego podziału, że to są gracze tylko, nie wiem, z zachodniego jakby świata. I tam w ogóle nikt nie uwzględnił tego, że tam musiało być mocne tąpnięcie musiało być przez to właśnie, że ta umowa z NetEase'em im się skończyła i nie było WoWa w Chinach. ...rejestrację do WoWa i podobno w bardzo krótkim czasie zarejestrować się miało około 2 milionów graczy, co świadczy o ogromnej sile tego rynku. Oznacza... Zastanawiam się, czy to dobrze dla nas, dla europejskich i zachodnich graczy, że ten chiński rynek znowu się otworzył na WoWa, bo ja podejrzewam, że część kontentu będzie dostosowane do potrzeb azjatyckich graczy, tam jest dużo. No ten model monetyzacji tych azjatyckich MMO, oto tam
to tam to sobie można zobaczyć, jakby to, jakie są te sklepiki i tak dalej. Na pewno jest to coś, co graczom zachodnim, w tym zwłaszcza w tym przedziale wiekowym, co grają w WoWa, bardzo, 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 bardzo tego by nie chcieli, więc w tym sensie, no nie wiem. Dużo tych ludzi. I wydaje mi się, że oni trochę grają inaczej niż my, ale może znajdziemy jakąś nić porozumienia. Gracze wszystkich krajów, łączcie się. To więc, że gra musi walczyć o siebie, o uwagę graczy. Mamy mniej czasu na grę. Że już problem był, jak w Polsce był, nie? A czas, kiedy w WoWie siedziało się kilka dni w tygodniu ze swoimi gildiami, by grindować kolejne rajdy, też już dawno minęły. A przynajmniej skala takiego zachowania nie jest tak duża jak kiedyś. Gracze potrzebują alternatywy w obliczu ograniczonego czasu, więc... Ona nigdy nie była duża. Ona nigdy nie była duża. To jest coś, to jest wrażenie, które można odnieść, że kiedyś to tam gra bardziej tam... Że te, bo jakby co kiedyś było do robienia na endgame'ie? No nic, oprócz rajdów. Ale prawda jest taka, że absolutna większość graczy WoWa w tamtych również złotych czasach z rajdowaniem w ogóle nie wkroczyła na kikol. Kurde, większość osób, które grało w lata w WoWa przez te pierwsze lata, to w ogóle nawet postaci na maksa nie wbiło. Więc to nigdy nie było jakby trzon gameplay. Stąd rozbudowa Warcrafta o przystępność dla solowych graczy. Już nie musimy szukać drużyny albo czekać na kolegów, bo całą zawartość... Dlatego właśnie od kataklizmu moim zdaniem między innymi taki spadek następuje, ponieważ tak naprawdę gameplayem absolutnej większości graczy było levelowanie. Ktoś poza rajdami możemy poznać samodzielnie. Na Q&A z twórcami padło też pytanie, czy skoro dungeony można robić z NPC-ami, to czy pojawi się taka opcja w rajdach? No właśnie, to jest interesujące. Myślę, że idziemy w tę stronę. Taki gier MMO, gdzie każdy content jest do ogarnięcia albo solo, albo w grupie, w zależności od tego, jakie masz potrzeby. Tylko content to jest interesujące. Myślę, że nie każdy. Myślę, że będzie taka opcja w WoWie i to też jest chyba coś, co by skopiowali z Final Fantasy, jeśli się nie mylę. Tam jest chyba taka opcja robienia tych rajdów, czy tam trialów, nie wiem, jak to się nazywało. Robienia ich z NPC-tami i to jest jakby story mode. To jest po prostu jakby, to jest dedykowane po prostu dla graczy, którzy nie chcą rajdować, ale chcą zobaczyć historię, która tam się dzieje. I ja jak najbardziej uważam, że WoW powinien wprowadzić coś podobnego. Na dokładnie tej samej zasadzie, co follower dungeony. To jakby, to nie jest tryb, w którym my będziemy mogli Mythic Plusy robić, kurde, z NPC-tami i tam najlepszy gear zdobywać. Jakby to w WoWie jest implementowane i moim zdaniem będzie implementowane w ten sposób, że to nie będzie zastępywać tak naprawdę rozgrywki z innymi graczami, tylko to będzie pewną alternatywą na tym zupełnie podstawowym poziomie, z przyczyn głównie fabularnych. Taka jest moja. Co też rzeczy z innej perspektywy, że trzeba brać pod uwagę ten czas, jaki poświęcamy na grę. Że jeżeli gracz będzie mógł zrobić coś indywidualnie, to bardzo szybko się przegryzie przez content. To, że potrzebowaliśmy ludzi i właściwych ludzi, żeby ograć grę, powodowało, że znacznie się wydłużał czas, jaki był potrzebny na to, żeby się przejść przez to wszystko. I zastanawiam się, czy to w tę stronę nie pójdzie, że bo są tacy szaleńcy, którzy siedzą tam 22 godziny na dobę w grze i oni przez 4 dni przejdą wszystko i będą pisali w internecie, że za mało contentu jest. I to będą takie opinie, które będą popierane coraz bardziej. Więc ja się bardzo cieszę, że wszystko można robić solo, ale rozumiem, że to może znacznie skrócić czas potrzebny na to, żeby grę poznać. Że na ten moment... Wcale nie musi, wcale moim zdaniem nie musi. To nie, ja się z tym nie zgadzam. Absolutnie gra może iść bardziej w solowy gameplay, przy czym solowy nie musi wcale oznaczać, że nie ma nikogo innego jakby wokół nas. No przecież tak naprawdę levelowanie w World of Warcraft jest bazowo solowym doświadczeniem. Nie musisz mieć kogokolwiek obok siebie w grupie, ani jakichś skoordynowanych jakby sytuacji, żeby kurde zabić wilka w Elven Forest. Przez większość levelowania jesteś w stanie robić to kompletnie samemu. Ale masz ludzi wokół i jest to jakby cały czas to MMORPG, więc ja uważam, że oni wręcz powinni pójść bardziej w taki solowy jakby game design. Więc trzeba poczekać, co powiedzą gracze na takie dungeony w nowym dodatku, bo tutaj od początku pojawi się opcja. I nie uważam, że to musi się wiązać z tym, że się będzie szybciej ogrywać gameplay. Endgame. Z NPC-ami w przeciwieństwie do Dragonflighta, gdzie do tego elementu dochodziła znacznie mniejsza baza użytkowników. Zobaczcie, jaki też fajny content jest do tworzenia. Jeżeli ktoś się zajmuje WoWem od początku do końca, a za każdym razem, kiedy przychodzi dodatek, to ja sobie myślę, a pograłbym, ponagrałbym jakieś serie, że możesz sobie robić solowo instancje na różnych poziomach trudności i z tego też rzeczy nagrywać i opowiadać historię. To jest fajna sprawa, no. A ja akurat uważam, że to niekoniecznie jest fajna sprawa, bo to jest właśnie, bo to jest związane w dużej mierze z tym, co Rok mówi na początku filmiku, jak gra traktuje swój stary content, ale to jest temat do tego, że nie wykluczają całkowicie takiej opcji. Rajdy razem z NPC-ami przecież kiedyś to by było nie do pomyślenia. Siłą gier... Hej, dzisiaj jak się patrzy na to, co ludzie robią w LFR-ach, to masz wrażenie, że grasz z NPC-ami, albo masz takie poczucie, że NPC by robili to lepiej. Są ludzie, którzy... Prawda jest taka, że tak jak ludzie grali te rajdy kiedyś, jak te rajdy były jedynym contentem, to prawda jest taka, że grali go znacznie gorzej niż NPC-ty i to równie dobrze NPC-ty też tam wtedy mogły być, tak naprawdę zwłaszcza wtedy, tak równie dobrze NPC-ty mogły tam być na tych rajdach, bo te rajdy właśnie oryginalnie były tak proste i to była też ich magia moim zdaniem, że były takie proste. Którzy siedzą gdzieś tam z tyłu i liczują cały rajd, żeby tylko zaliczyć i w ogóle nic nie robią, nie uczestniczą, albo włożą w gówno.
Tak, ja zabiłem nie jednego bossa na LFR-ze, nie będąc przy komputerze. W ogóle nie powinni włazić. Więc powiedziałbym, że już teraz mamy do czynienia z grami w LFR z NPC-ami. MMO była właśnie ta interakcja z graczami, by wykonać te najważniejsze w grze aktywności. Do tego zapowiedź nie jednego, a trzech dodatków do WoWa nie jest przypadkiem. Twórcy chcą tu i teraz zainteresować nas daleko do przodu nakreśloną historią. Z jednej strony pokazują, że mają pomysł na siebie na lata, więc warto obdarzyć ich swoim zaufaniem, a z drugiej budują w nas takie lekkie FOMO. Bo jak to tak miałbym zagrać tylko w jeden z dodatków i poznać początek tej epickiej historii, skoro ona będzie się toczyła przez wszystkie trzy dodatki? No, nie da... Ale to nie wydaje mi się, żeby to w tym sensie było inne niż to, co było do tej pory. Da się ukryć, że bardzo mądrym ruchem jest jednocześnie rozwijany WoW Classic, który trafia do bardziej hardkorowych graczy i daje im namiastkę tego... To jest niesamowite, jak zupełnie inna jest perspektywa takiego typowego zjadacza graczowego chleba, a kogoś jakby z takiej bańki WoWowej, żeby nazwać klasika hardkorowym doświadczeniem. To niesamowite, ale wiecie, przez wiele lat tak było. Przez wiele lat przecież nawet w społeczności WoWa powszechnie się to tak postrzegało, że kiedyś to gra, bo tak hardkorowo, tak coś tam. A wyszedł klasyk i się w zasadzie okazuje, że mało tego, że to nie jest prawdą, że kiedyś była hardkorowa, to w zasadzie z perspektywy czasu bez cienia wątpliwości trzeba powiedzieć, że właśnie sukcesem tego WoWa z kiedyś było to, że on w ogóle ani trochę nie był hardkorowy, tylko był totalnie właśnie casual fiestą, nie? I to był właśnie problem późniejszego WoWa, że on właśnie skręcił w... projektowanie gry pod właśnie tych niekażualowych graczy i stąd był cały problem. Zaczynając był najdawniejsi wyjadacze. Ale kurde, no, klasik, takie hardcore doświadczenie. Z drugiej strony, Season of Discovery to niby też jest trochę co innego, ale hardkorowym bym tego nie nazwał. Nie? Oczywiście tutaj hardkorowość też można rozumieć po prostu, ile czasu w teorii trzeba poświęcać jakby na grę i można powiedzieć, że no, ale w klasiku to żeby pójść na raj, to musisz bardzo dużo, bardzo długo tam levelować. Tylko sęk w tym, że w klasiku jak już idziesz na raj, to ty tak naprawdę grę już masz za sobą. Klasiku gra to jest levelowanie. I to jest zresztą problem z Season of Discovery, że oni właśnie tak nie do końca uchwycili, jakby moim zdaniem, tę genialną myśl. Też miałem to wykopięcie, że nie ma każdego, kto gra w WoWa, myśli, że Classic to hardcore. Każdy, kto nie gra w WoWa, myśli, że WoW Classic to hardcore, a Retail Casual to debili. Tak, no przecież to nie jest pierwszy i nie jest ostatni twórca, również polski, który powiedział, że właśnie tak stwierdził, że klasyk to jest hardkorowa rozgrywka, a retail to jest właśnie casualowe. Jest dokładnie tak napisałeś, że jakby jest takie powszechne takie przeświadczenie o tym, no bo też wiadomo, z czego to wynika, bo większość, znaczy to jest w sumie dowód na to, co mówiłem wcześniej, bo większość graczy gra w grę tą levelując. I tak naprawdę tego kontentu, to mało tego rajdów i tak dalej, to już jest mniejszość graczy, która dotyka tego typu rzeczy. I oczywiście, że to jest skrajne absurdalnie stwierdzenie w tym sensie, żeby stwierdzić, że w klasyku jakikolwiek content, czy rajdy, czy dungeon, czy cokolwiek jest chociaż minimalnie nawet tak trudny. Kurde, jak w retailu. Jeden boss na rajdzie w retailu ma więcej mechanik niż wszystkie bossy klasika jednego rajdu razem wzięte. Tak? Oczywiście, że tak. Ale wynika to z tego, że właśnie ludzie myślą o levelowaniu. A w retailu to levelowanie, no to jest taki speedrun, no niestety. I właśnie dlatego ja uważam, że to jest duży błąd, że tak jest. Powinien być inny temat mocno, ale uważam, że powinien być inny tryb levelowania, w sensie taki właśnie trudniejszy właśnie dla tego typu graczy. Rozwijany WoW Classic, który trafia do bardziej hardkorowych graczy i daje im namiastkę tego, za czym tęsknią najdawniejsi wyjadacze. A praca nad klasikiem w porównaniu do retaila jest stosunkowo tania, bo większość zawartości jest już gotowa. No i nostalgia dobrze się sprzedaje. Ten sam raport news, który wcześniej przytaczałem, podaje przykład Fortnite'a, który odpalił nostalgiczny powrót do OG wersji gry, przez co liczba aktywnych graczy miesięcznie zwiększyła się o 60%, a za... No ale w przypadku klasika to jest jednak... Chociaż w przypadku Fortnite'a chyba też tak troszkę będzie, ale w przypadku WoWa Classic to jest jeszcze to, że WoW Classic nie polegał tylko na nostalgii. W WoWie właśnie to jest to, że WoW bardzo zmienił rdzeń swojej rozgrywki. Rozgrywka w WoWie kiedyś, WoW kiedyś był inną grą, był innym rodzajem MMORPG, zwłaszcza w ten przeddodatkowy klasykowy, niż ten po Burning Crusade jakby w przód, gdzie właśnie gra się bardziej zaczęła koncentrować na endgame, a levelowanie to już było takie szybkie przewinie. W klasiku to jest jakby ten główny gameplay i to powoduje, że właśnie ta rozgrywka klasykowa jest zupełnie inna i dlatego właśnie rozwijanie tego klasika, trzymając się tej formuły i idąc trochę inną stronę niż
retail niż ten główny WoW, ma właśnie taki sens i tu nie chodzi tylko o nostalgię. Nie? Zarobki wzrosły o 134%. To jest ciekawa historia, bo z jednej strony mówimy o tym, że współcześniamy te gry, czyli powodujemy, że taki stary dziad już nie musi używać tylu palców i może wiele rzeczy robić solo, bo to lubi, ale z drugiej strony jest coraz więcej dobrych pomysłów, jak zaspokoić potrzeby hardkorowych graczy, bo ci hardkorowi gracze to też potrafią być bardzo głośni w internecie, jeżeli coś nie działa, to oni się potrafią zebrać razem i zaprotestować i to wpływa na PR całej gry. Tak, to w ogóle to wpływa na feedback przede wszystkim i raz jeszcze powracam do poprzedniej myśli. Ja uważam właśnie, że to jest to, co się w WoWie działo właśnie już od pierwszych lat, że jest tak, że zawsze najgłośniejsi są ci najbardziej hardkorowi gracze, ponieważ siłą rzeczy oni najbardziej się interesują, tym siedzą na tych forach i tak dalej. Jakby, no na forach nie siedzi ci gamer dat jakiś z brodą, co kurde trzy dzieci ma i cztery żony, który gra dwie godziny tygodniowo, no to taki gość nie siedzi na forach i nie daje feedbacku Blizzardowi, tylko właśnie ten hardkorowy tryb gracza i to właśnie zmienia bardzo... Postrzegaj feedbacku, przepraszam, mam dzwonek do drzwi. Więc tak Fortnite, jak i WoW chyba wybrali nie najgorszy pomysł. Znaczy trzeba trochę czasu poświęcić na to i trzeba pieniędzy trochę wydać, żeby zagospodarować ten klasik, ale ostatecznie to się sprawdza bardzo dobrze, że ci gracze, którzy mają ogromny sentyment wobec tych cierpień, które przeżywali na początku, mają co robić, mogą cierpieć nadal, jeżeli im się to podoba. Raz jeszcze rozumiem, czemu można by tak pomyśleć, ale naprawdę, naprawdę błędne jest wrażenie, że w WoWie klasik chodzi tylko o nostalgię. A ci tacy gracze, którzy poszukują nowoczesnych wrażeń i chcieliby coś pograć samodzielnie, to też coś mają. No, ale niewątpliwie warto wspierać tę grę i te wszystkie badania, te wszystkie rzeczy, o których żeśmy rozmawiali, tutaj też były pokazywane, to, że lubimy wracać do starych gier, potwierdzają, że WoW dla Blizzarda i teraz się rzeczy dla Microsoftu, to jest skarb. To nie jest skarb, który już został wyczerpany. To jest absolutna kopalnia, którą trzeba pogłębiać, bo to przyniesie długoterminowy efekt. Warcraft to jest najmocniejsza marka, jaką Blizzard ma w ręce i moim zdaniem nic nie jest... No Diablo też jest mocne, tak, ale przyszłościowo patrząc, Blizzard też to kuma. Blizzard, dużo było takich bardzo wywiadów rzeka po blisko, nie? Z Chrisem Metzenem między innymi, że oni w ogóle chcą bardzo Warcrafta jako uniwersum, jako franczyzę, jako markę rozbudować i w ogóle wchodzić na nowe rynki. I jednym z objawów czegoś takiego był prawdopodobnie Plunderstorm, jak zaatakowali jakby Battle Royale, ale z tym Warcraftowym smaczkiem. Myślę też ten Arc Light, Rumble i pewnie wiele innych rzeczy, które zobaczymy w przyszłości. Ja myślę, że docelowo Warcraft jako marka bardzo się rozrośnie, jak chodzi o to, co robi Blizzard. W sensie coraz więcej tego, co robi Blizzard, będzie związane z Warcraftem, tak mi się wydaje. I może się okazać, że prędzej czy później ludzie wrócą do tego WoWa i będą tylko i wyłącznie w WoWie siedzieć, bo taki ma potencjał to granie w stare gry. No to jest konsekwencja też tego, że nowe gry są do bani bardzo często. Nie dziwmy się więc, że Blizzard wspiera równocześnie dwa WoWowe produkty, bo klasyk jest kierowany do tej bardziej hard... To jest też specyfika MMORPG, jeśli mam być szczery, bo znaczy MMORPG jest niesamowicie specyficznym pod wieloma względami gatunkiem, ale jedną z tych właśnie rzeczy, z tych specyfik jest to, że MMORPG jest trochę jak wino, w tym sensie, że im dłużej funkcjonuje, tym bazowo jest bardziej wartościowe, ponieważ siłą MMORPG jest to, jak ono jest duże, jak jest rozbudowane. No a WoW, jak funkcjonuje 20 parę lat, no to jest turbo rozbudowane. Jakby ktoś, kto by zaczął teraz grać w WoW, no to do końca życia po prostu w tym sensie jakby mu nie zabraknie kontentu w WoWie, nie? I jakby mówię nie tylko o takim kontencie sensu stricte, questy, krainy, historie, ale też po prostu to, ile jest... opcji kustomizacji swojej postaci na przykład związane z tym, ile jest mountów, ile jest transmogów do zbierania, jak bardzo możesz jakby unikalnie swoją postać zbudować, co też jest przytłaczające, to też potrafi być przytłaczające, to jest jakby druga strona monety, ale jakby to jest po prostu cecha gry, którą ma mało która gra, bo mało która gra tak długo się utrzymała. Gry są do bani. Bardzo często. Nie dziwmy się więc, że Blizzard wspiera równocześnie dwa WoWowe produkty. Bo... A MMORPG po prostu jest bardzo, bardzo ciężko jest zrobić MMORPG, bo to jest niesamowite ryzyko, niesamowite przedsięwzięcie, nieprawdopodobne pieniądze. Generalnie no ciężko jest, dlatego właśnie o konkurencję. Klasyk jest kierowany do tej bardziej hardkorowej, starszej grupy graczy, a retail jest kierowany do tych współczesnych graczy i też do nowych graczy, których Blizzard chciałby przyciągnąć. Okej, to myślę, że jest uczciwe stwierdzenie. I z tego punktu widzenia The War Within działa. Ja jako casualowy gracz z dość ograniczonym czasem na MMO w ciągu tygodnia mogę sobie powiedzieć, że tak, to jest w sumie całkiem fajny kierunek rozwoju, bo teraz mniej mnie ominie i kiedy ten dodatek będzie wychodził w tym roku, pewnie gdzieś na jesień standardowo, no to jestem podświadomie bardziej skłonny, by w niego zainwestować.
Ale tak, zupełnie szczerze, to jest podejście, które już, to nie jest coś, co teraz się zmienia. Teraz jakby ludzie dopiero o tym słyszą, ale tak naprawdę to jest coś, co się już w Dragonfly stało, tak naprawdę to się zaczęło jeszcze w Shadowlands. Nie było tak, że ten dodatek miał trochę później wyjść, w związku z tym, że tam trochę pozmieniano pomysłów? Kiedy był Dragonflight? Dragonflight był w 2022, prawda? Ja trochę się pogubiłem w tych terminach, dosyć dużo pogadałem Dragonflighta, ale już nie pamiętam, kiedy to było. Człowiek szczęśliwy, to czas szybki płynie. Ja mam wrażenie, że Dragonfly w ogóle w sekundę zleciało. Ale to też jest chyba dlatego, że po pierwsze on faktycznie, ten dodatek, w ogóle content droughtu nie ma żadnego tak naprawdę. Jak uwzględnimy jeszcze MOP Remix, to jakby to będzie pierwszy dodatek bez content droughtu w historii WoWa. Jakby bez tego okresu nie ma nowości. Ale też dlatego, że po prostu było tyle content update'ów w Dragonflight. Żaden inny dodatek w ogóle nawet nie był blisko pod tym względem Dragonflight. Dragonflight cały czas nie dało się za tym nadążyć. I z tego, co mówią, oni chcą podtrzymać generalnie. To, co trzeba mieć na uwadze, to jest to, że Blizzard za czasów Shadowlandsów jeszcze w połowie bardzo rozrósł swój team od Blizzarda. Bardzo zwiększyła się liczba osób pracujących nad WoWem. Stąd po prostu oni mogą tak pompować ten content jak szaleń. Albo stary i głupi, to czas szybki płynie. A czy takie dodatkowe opcje casualowego WoWa wam w ogóle odpowiadają? No to na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć. Mi się podoba. Co więcej, to jest jakby jedyny kierunek, którym gra musi iść, jeżeli nie chce po prostu umrzeć. No. Team przymierze. O, ty dziadu! Ja ci... Ja nie mogę. Jest. Kurde, tylko horda, bitches. To mój koniec. Jest. Tylko double agent, tylko granie neutralnym pandarynem i nie wybieranie frakcji. 300 IQ oświecony. Ostatnia nadzieja to mocno przesadzona. Znaczy, moim zdaniem to stwierdzenie, że to jest ostatnia nadzieja, jest mocno przesadzone. Gdyby to były Shadowlands, to jeszcze nie byłoby aż takie przesadzone, ale po Dragonflight to już jest mocno przesadzone, bo myśmy już wyszli z tego momentu recesji. Dragonflight jest bardzo dobrze tak naprawdę przyjętym dodatkiem. Więc to nie jest tak, że teraz jest właśnie jakaś nadzieja. Jakby teraz jesteśmy na tendencji wzwyżkowej, nie? Nie chcę znowu zaufać WoWikowi, sposób monetyzacji jest po prostu bestialski. Grałem retail i nie mam zastrzeżeń, lubię ten schemat, jednak płatny abonament, płatne dodatki, które wychodzą częściej i tak będą kosztować, płatny sklep z FOMO z walutą, której nazwy nie pamiętam, to nie wiem, o co chodzi chyba. To wszystko sprawia, że patrzę na grę z mega obliczeniem, 3 dodatki w krótkim odstępie czasu, to kolejny etap monetyzacji i srania nam do mordy. Znaczy, to jest o tyle zabawne, że to jest trochę jak sobie... Więcej kontentu to jest, czyli najlepiej jakby dodatki to w ogóle 5 lat trwały jeden, tylko wolniej wychodziło, bo wtedy mniej by trzeba było kupować. To tak. Nowa rasa, spoko, szkoda, że reskin krasnoludów, trochę szkoda, 0 polotów na najniższej linii oporu. No to takie jest, znowuż, mam wrażenie, że osoby, które tak, ja nie mówię o tym, że te mikrotransakcje to są super i że je lubię, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy piszą, że sposób monetyzacji w WoWie jest bestialski, to chyba nie wiedzą, jak to wygląda w innych MMORPG. Tak nawiasem mówiąc, jeszcze dodam, że bronię. Oczywiście ja teraz shiluję na rzecz Blizzarda. To jest ten moment, gdzie wszyscy, co tak myślą, mogą ujść trochę z pary. Ale ja tak tylko tutaj dodam, wymieniając to wszystko, że płatny abonament, płatne dodatki i tak dalej, i tak dalej. Ja to tylko chcę powiedzieć, że płatny to jest tylko ostatni dodatek. A kiedyś to tak nie było. Kiedyś, kiedy Blizzard nie miał tego bestialskiego modelu monetyzacji, to trzeba było kupić wszystkie dodatki, które wyszły do tej pory. Polecam wygooglować coś takiego jak Battle Chest na przykład. Tak, to miało miejsce. Ponadto sam abonament był znacznie droższy niż teraz, ponieważ jest to sama cena, a siła nabywcza jakby waluty była znacznie wyższa wtedy. Jakby tak naprawdę cena abonamentu spadła o jakieś, nie wiem, 60%, nie wiem ile dokładnie, ale... Tak po prostu tylko mówię, że jest też druga strona tej monety, której bardzo często się nie uwzględnia w tego typu przemyśleniach. Ale ja wiem, ja bronię, ja wiem. Ja wiem, że to jest herezja, że ja to mówię, ale tak ciężko mi jest nie mówić takich rzeczy. Z mojej perspektywy najtrudniejszy content w gierce typu M25 i więcej oraz Mythic Raid uważam, że to genialny pomysł z Pandaria, ponieważ Dragonflight jest mało chillowego contentu, a ten, który jest już dawno, stał się nudny. Więc nie mogę się doczekać. Tu też nie do końca chyba się rozumiem. Nie przeszkadza ostatnia nadzieja, szeroko posunięty clickbait. No prawda, Dragonflight był oddechem, którego WoW potrzebował. Ostatnio gramy się bardzo dobrze. Tak, to prawda. Raid bije rekord, zbiera bardzo dobre oceny. Akurat nie wiem, czy Raid...
Rugby rekordy, moim zdaniem rugby chyba biją takie rekordy głównie dlatego, że są łatwiejsze. Ale to na inny temat. Rzucanie wszystkiego pod płaszczyk, ludzie grają soda, klasyka, pomijanie retaila, świadczy o braku zrozumienia, jak obecny WoW działa. Ale tak chyba Rok akurat nie powiedział. Ani ten Michał z TV Gry. Nie rozumiem, skąd takie deprecjonowanie tego, jak dobrą grą jest retail. Przesadziłem. Moim zdaniem, zdaniem danych, według których WoW się odbił od dna, to na pewno. Jakiej ogólnej opinii gracza na temat obecnego stanu gry, nazywanie tego, co się dzieje ostatnio, nadzieja jest mocno wyrost. Zgadzam się. Takie stwierdzenie byłoby zasadnie, gdyby właśnie kończyły się Shadowlands. Dokładnie tak, zgadzam się. Tak, to prawda. Nadchodzące klasy, tak, to prawda. Wówczas byłaby to prawda. Dokładnie tak, jak powiedziałem. Niemniej, żeby było jasne, nie jest to zarzut i tak dalej. Dragonflight zebrał dobre recenzje, obecnie kontent jest przesyt, to prawda. Sam nie mogę się doczekać, obecny WoW to gówno, przemawia nostalgię, zatem przemawia od początku grania i tak dalej. No to jak ktoś ci zarzuca nostalgiczne gogle, to zasłanianie się, że przemawia za mną 21 lat gry nie jest chyba najlepszym argumentem. Ale w ogóle to sporo dislajków, kurde, w sumie tak relatywnie pod tym materiałem. Ciekawe, czy to przez to właśnie, że ludzie jakby tak chyba na ten tytuł się tak trochę z tym tytułem się nie zgodzili do końca. Tak myślę chyba, że o to chodzi. No ale też czekam na Pandaria Remix. Ale fajny materiał ze strony TV Gry, fajny materiał ze strony Roka i fajny materiał z mojej strony. Nie? To przede wszystkim. Nie?